wieczór Państwu. Wspólnie z profesorem Krzysztofem Kotem chciałabym Państwa przywitać na spotkaniu Docenić Szkołę, Nauczycieli, Uczniów, Jawne Komplety. Podkreślamy to określenie Jawne Komplety. Bardzo proszę Panią Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Panią Profesor Elżbietę Winiecką o rozpoczęcie spotkania. Proszę bardzo, Pani Dyrektor. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i wielką przyjemność powitać Państwa na spotkaniu poświęconym rozmowie o kondycji polskiej szkoły, o edukacji polonistycznej, o jej stanie aktualnym i o jej przyszłości. Pretekstem do dzisiejszej rozmowy jest książka pani profesor Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak Docenić szkołę. Dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka. Książki, która ukazała się całkiem niedawno nakładem wydawnictwa naukowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2021. O tej książce za chwileczkę więcej usłyszymy. I ta książka, pani profesor, stała się inspiracją i pretekstem do dzisiejszej rozmowy, ale nie jest, co chciałabym podkreślić, najważniejszą bohaterką dzisiejszego spotkania. Prawdziwymi bohaterami będą dziś nauczyciele i uczniowie, których, jeśli śledzą nas w tej chwili na kanale YouTube, to chciałam bardzo gorąco powitać. Ale bohaterami są także wszyscy ci, którym na sercu leży dobro polskiej szkoły i kształcenia humanistycznego, czyli akademicy kształcący przyszłych nauczycieli oraz studenci przygotowujący się do ważnej pracy nauczyciela. Wskazuje zresztą na to tytuł naszego wydarzenia Docenić szkołę, nauczycieli i uczniów. Mam nadzieję, że spotkanie zorganizowane przez Pracownię Innowacji Dydaktycznych oraz przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu stanie się pretekstem i inspiracją do dalszej rozmowy o wyzwaniach stojących przed szkołą w XXI wieku, do wymiany racji, argumentów i poglądów. I tego chyba polskiej szkole brakuje dzisiaj najbardziej, takiego podmiotowego traktowania wszystkich zainteresowanych stron, które powinny prowadzić ze sobą dialog. Brakuje być może wysłuchania tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces kształcenia młodych ludzi i mamy nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie choć trochę tę sytuację zmieni. Zanim zatem oddam za chwileczkę głos specjalistom, chciałabym jeszcze przedstawić wszystkie osoby, które pojawią się dzisiejszego popołudnia przed Państwem. Zacznę od osoby, której Państwo nie widzicie, ale o której wiem, że śledzi nasze spotkanie na YouTubie. Jest z nami pan prodziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, pan profesor Krzysztof Skipski, który jest gorącym orędownikiem współpracy szkoły i uniwersytetu. No i od lat wciela w życie tę ideę współpracy intensywnie, dbając o to, by kontakty naszego wydziału ze szkołami średnimi były jak najbardziej intensywne. Zaproszenie do dyskusji o polskiej szkole zgodzili się także przyjąć pani profesor Dorota Michułka, która nie jest co prawda z nami obecna, ale zabierze również głos w rozmowie. Pani profesor jest kierownikiem Zakładu Metodyki Nauczania Języka Polskiego i Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pani profesor zajmuje się dydaktyką języka polskiego, historii, literaturą dla dzieci i młodzieży, kształceniem literacko-kulturowym, szkolną recepcją literatury i kultury. Jest z nami za to we własnej osobie pani profesor Agnieszka Rypel. Pani profesor pracuje na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Jest autorką artykułów o nowych koncepcjach kształcenia językowego, a zwłaszcza tworzenia wypowiedzi pisemnych. Zajmuje się też dyskursem edukacyjnym, wychowaniem językowym oraz glottodydaktyką. Jest wśród nas również pan profesor Maciej Wróblewski, literaturoznawca, kierownik pracowni badań kultury i literatury dla dzieci i młodzieży oraz Katedry Antropologii, Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i jest także pan profesor Piotr Kołodziej, literaturoznawca, dydaktyk, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym, bada relacje literatury i sztuk wizualnych, jest autorem wielu naukowych publikacji poświęconych kształceniu humanistycznemu, ikonizacji kultury i komunikacji wizualnej. W zespole Zofii Agnieszki Kłakówny, którą specjaliści dydaktycy i metodycy języka polskiego doskonale znają, był współautorem programu i serii podręczników do języka polskiego dla ucznia i nauczyciela. Słynna seria To lubię dla szkół ponadgimnazjalnych. A od 1997 roku jest także nauczycielem języka polskiego w 8. prywatnym akademickim liceum ogólnokształcącym w Krakowie. Drodzy Państwo, możliwość dzisiejszej rozmowy zawdzięczamy oczywiście przede wszystkim autorce książki Docenić szkołę, czyli pani profesor Marii Kwiatkowskiej-Ratajczyk. Pani profesor jest literaturoznawczynią, doświadczoną i cenioną metodyczką nauczania języka polskiego. Pracuje na co dzień w Pracowni Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest także od 1992 roku redaktorką naczelną polonistyki, dzisiaj polonistyki innowacji. Jest też autorką wielu prac na temat metodyki nauczania języka polskiego oraz kształcenia nauczycieli. I wreszcie, last but not least, są wśród nas nasi dzisiejsi przewodnicy i opiekunowie, którzy będą moderować przebieg spotkania. Pani profesor Katarzyna Kuczyńska-Koszany, literaturoznawczyni, komparatystka, eseistka, autorka prus poetyckich. Pracuje w Zakładzie Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej UAM. I wreszcie pan profesor Krzysztof Koc, kierownik Pracowni Innowacji Dydaktycznych w naszym Instytucie, literaturoznawca i metodyk nauczania języka polskiego, autor licznych publikacji na temat kształcenia w szkole. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że wszyscy Państwo zechcieli się dzisiaj spotkać. Raz jeszcze witam wszystkich słuchaczy, którzy w tej chwili śledzą nas na kanale YouTube. Jeśli jesteśmy dzisiaj razem, to znaczy, że wszystkich nas łączy troska o jakość edukacji młodych ludzi, o stan polskiej szkoły i o jej przyszłość. A to już jest bardzo dobry punkt wyjścia do dialogu. I już teraz oddaję głos moderatorom. Bardzo dziękuję. I może na tym skończę i wyłączę mikrofon. Przekazuję teraz głos Krzysztofowi Kocowi, który przedstawi prezentację, krótką prezentację książki Docenić szkołę, dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka, przygotowaną wraz z córkami. Dzień dobry Państwu. Tym, którzy książkę znają, będzie okazja przypomnieć sobie główne jej tezy. Tym, którzy natomiast jej nie znają, będzie okazja, żeby się z nią zapoznać, z głównymi jej tezami i być może wniknąć w to w szczegółowe analizy, które się w niej znajdują.
Intencja autorska tej książki jest oczywiście wyrażona już w tytule i ono stało się też kanwą naszego dzisiejszego spotkania. I właściwie klucz do zrozumienia sposobu postrzegania edukacji przez panią profesor Marię Kwiatkowską-Ratajczak no odnajdziemy w wprost wyrażonej koncepcji tego, czego ta książka dotyczy. I jeżeli zwrócimy uwagę na tematykę jej i bohaterów, no to pani profesor pisze o tym, że kiedy projektować będzie się kolejne oświatowe zmiany, warto posłuchać uczniów, zaprezentować zrealizowane skutecznie projekty nauczycielskie, przeanalizować propozycje dydaktyków, włączyć do dyskusji także inne strony edukacyjnego dialogu. Pani profesor pisze dalej tak, tych stron jest naprawdę sporo, o czym już przed laty tylko w odniesieniu do szkolnego kanonu przekonywał Zenon Uryga, jeden z niewątpliwych metodycznych mistrzów. Najważniejsi są jednak młodzi ludzie oraz nauczyciele. Ich właśnie trzeba wreszcie docenić i uczynić rzeczywistymi gospodarzami szkoły. Warto zwrócić uwagę na takie kluczowe słowa, które się właściwie w tej książce pojawiają i te kluczowe słowa to są uczniowie, nauczyciele, dydaktycy i metodyczni mistrzowie. Ta książka w bardzo interesujący sposób przedstawia nam uczniów, ich sposób myślenia o świecie, ich sposób postrzegania świata, ich sposób postrzegania innych. Kolejne rozdziały właściwie pokazują nam tych młodych ludzi z bardzo różnorodnych perspektyw. Z jednej strony okazuje się, że nastolatkowie, uczniowie klasy pierwszej, drugiej liceum okazują się bardzo wnikliwymi badaczami rodzinnych tradycji, rekonstruującymi własne mikrohistorie na tle wielkiej historii. W kolejnych rozdziałach okazuje się, że też są dociekliwymi poszukiwaczami tradycji we współczesności, świadomymi użytkownikami języka, którzy pokazują i sprawdzają, jak można daną sytuację opisać na jak wiele sposobów. Okazuje się, że też są swoistymi kulturowymi genetykami, potrafiącymi określić, na czym polega kulturowe DNA, jak wpływa na sposób postrzegania świata. Okazuje się też, że są wnikliwymi czytelnikami tekstów, które są im proponowane do lektury w szkole, ale nie tyle szukają w nich odpowiedzi na kwestie teoretyczne, co odpowiedzi na dręczące ich pytania egzystencjalne, aksjologiczne, ważne dla nich. Za chwilę też pokażę przykłady, że okazują się też kreatywnymi performersami wchodzącymi w rolę wybranych postaci z obrazów i nawiązującymi kulturowy dialog z wielkimi mistrzami. Wreszcie jest też rozdział w tej książce pokazujący, że są ci młodzi ludzie u progu dorosłości bardzo krytycznymi obywatelami, którzy z podejrzliwością przyglądają się działaniom polityków i współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej. I wreszcie są też uważnymi obserwatorami szkolnej rzeczywistości. Interesuje ich i oczekują od edukacji tego, by ta edukacja odpowiadała na ich oczekiwania, na ich sposób postrzegania świata, by odpowiadała na ich pytania i potrafią zauważyć takie rozwiązania dydaktyczne, które sprzyjają lub nie sprzyjają rozwijaniu samodzielności, kreatywności czy motywacji. I tu jest kilka przykładów, które pani profesor Maria Kwiatkowska zamieściła, które są dowodami właśnie potwierdzającymi owe role, w których tych uczniów oglądamy. Tutaj państwo widzicie materiały, które uczniowie gromadzili, przygotowując wystawę z okazji stulecia powstania wielkopolskiego, gdzie szukali w swoich rodzinnych archiwach i w swoich rodzinnych historiach materiałów, które przybliżą udział ich przodków w powstaniu listopadowym. I tutaj olbrzymia taka praca, okazało się, że oni dokonali olbrzymiej takiej pracy badawczej, archiwistycznej, byśmy mogli powiedzieć, która te ich rodzinne historie właśnie ukazywała na tle wielkiej historii. To były fotografie, to były fragmenty życiorysów, do których udało się niektórym uczniom dotrzeć. To były fotografie z albumów rodzinnych ukazujących uczestników powstania wielkopolskiego z ich rodzin. Były to legitymacje i wiele, wiele innych dokumentów. Warto dodać, że pani profesor pokazuje też wielki wysiłek organizacyjny, jakim ci uczniowie musieli sprostać, przygotowując wystawę na ten temat.
to jest dowód właśnie na te, tutaj z kolei macie Państwo przykład dowodu na to, jak uczniowie wchodzili właśnie w tę rolę, w rolę postaci z obrazów. Projekt się nazywał Inspiracje i przedstawiał i dotyczył wystawy dzieł w sztuki we własnych interpretacjach. Dowodami poświadczającymi to, że są kulturowymi genetykami, ukazuje rozdział właśnie opisujący kulturowe DNA, kiedy uczniowie analizowali wpływ kultury na ich sposób postrzegania świata i tu pozwoliłem sobie przywołać dwie bardzo interesujące wypowiedzi, jest ich o wiele więcej w książce. Uczennica klasy drugiej pisze: DNA, kwas deksyrobonukleinowy bierze udział w biosyntezie białka i przenoszeniu cech dziedzicznych, kod genetyczny, DNA kulturowe bierze udział w przekazywaniu wartości między pokoleniami w społeczeństwie, kod kulturowy. Inna uczennica napisała tak. Tak jak w DNA są zapisane cechy dziedziczne pojedynczych komórek i całego organizmu, tak kulturowe DNA zawiera sumę doświadczeń życiowych danego człowieka, jego przodków i jego otoczenia, z którym miał kontakt. Kulturowe DNA istnieje i określa to, jakim jesteśmy. I jeszcze jedna ciekawa wypowiedź, tak podkreślam, jest ich o wiele więcej. W przypadku biologicznego DNA dziedziczenie następuje automatycznie. Nasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, a nie my sami nie mamy wpływu na to, jakie cechy faktycznie odziedziczymy. Nie możemy wybrać sobie koloru oczu, włosów czy wzrostu, gdyż proces dziedziczenia następuje bez naszej ingerencji. Natomiast w przypadku kulturowego DNA sprawa ma się zupełnie inaczej. Proces dziedziczenia zależy przede wszystkim od naszych rodziców oraz od otoczenia, w którym przebywamy i rozwijamy się. Niczego automatycznie się nie przejmuje. Wartości kulturowe muszą zostać nam przekazane. Przykładem tych ćwiczeń językowych, o których wspominałem i o tych ćwiczeń stylistycznych pokazujących, jak na daną rzeczywistość można patrzeć z różnych perspektyw i jak wykorzystuje się do tego mechanizmy językowe, no stanowi bardzo ciekawy projekt, również opisany wnikliwie przez panią profesor, polegający na napisaniu prozatorskich i poetyckich wprawek opisujących to samo zdarzenie w różnych stylistycznych konwencjach. I to był pomysł inspirowany ćwiczeniami stylistycznymi Raymonda Queneau i tekstem Franza Kafki, który tutaj jest niżej przytoczony. Może nie będę go czytał, to proszę zobaczyć wersję, która za chwilę pokaże, jak została przeformułowana przez uczniów. No i uczniowskie dokonania w różnych konwencjach. Ta konwencja jest zapowiedziana tytułami. Tutaj mamy wersję rapującą. Może nie będę już czytał, proszę sobie zobaczyć. Jest też wersja slangowa. Wersja negatywna. Dowodem obywatelskiego zaangażowania jest projekt, który opisany w książce, który polegał na tym, że uczniowie, analizując najpierw dawne wzorce osobowe, następnie formułowali wypowiedzi adresowane do samorządowców, polityków, osób sprawujących jakąkolwiek władzę. No właśnie z takimi postulatami dbałości o obywatelskie powinności. Też napisane teksty w różnych konwencjach, w tej książce szeroko komentowane i też chciałem tutaj pokazać kilka ciekawych przykładów realizacji tego zadania, również metodycznie, wnikliwie opisanych przez panią profesor.
nie było, bo i drugim wielkim zbiorowym bohaterem tej historii dydaktycznie opowiedzianej przez profesor Kwiatkowską-Bataczak są oczywiście nauczyciele, bo tych działań, które przed chwilą obserwowaliśmy, nie byłoby bez nauczyciela. I ta książka no, pokazuje nam taki model myślenia o sztuce nauczania, na który składają się no, te kompetencje, chyba dla których, z powodu których uczniowie do szkoły przychodzą. Okazuje się, że te projekty wymyślane przez nauczyciela i realizowane pod jego nadzorem są takim świadectwem jego kompetencji. Tego, który projektuje, i te kompetencje są bardzo zróżnicowane. I to jest ciekawe, żadne z nich nie sprowadzają się do realizowania ściśle tego, co należy do takiej twardej wiedzy polonistycznej, czy takiego twardego instrumentarium z zakresu teoretycznego, bo te projekty, które pani profesor opisuje, pokazują po pierwsze tak, że nauczyciel potrafi tworzyć sytuacje dydaktyczne sprzyjające samodzielnemu podejmowaniu przez uczniów namysłu nad ich związkiem z miejscem, w którym żyją i dojrzewają. Potrafi kreować dialog między tym, co bliskie i tym, co odległe w czasie. Potrafi eksplorować taki edukacyjny potencjał tkwiący w tym, co od edukacji, tym, co wiąże się z integracją. Tutaj w tych wielu projektach nakłada się na siebie albo podejmuje dialog, edukacja humanistyczna, mamy współpracę, społeczne zaangażowanie, interdyscyplinarność. Mamy funkcjonalizowanie teoretycznych rozpoznań dotyczących istoty i celu sposobu uczenia. Mamy wreszcie odkrywanie w szkolnych arcydziełach możliwości wyjścia poza takie schematyczne i odczytania i podejmowanie z tymi dziełami dialogu. Mamy przykłady rozwijania uczniowskiej kreatywności powiązane z nabywaniem intelektualnej sprawności. Mamy przykłady tego, jak ucznia motywować i angażować emocjonalnie, jak go nagradzać za intelektualną aktywność, pomysłowość, jak inspirować do pracy samokształceniowej. Wreszcie mamy liczne przykłady pokazujące, że to, co się dzieje w szkole, polega na integrowaniu z tym, co się wiąże z taką pozaszkolną praktyką kulturową młodych ludzi. Mamy spojrzenie na literaturę dawną i na dawne opowieści filozoficzne, nie jako zwykłe świadectwa przeszłości, które trzeba zapamiętać, ale jako świadectwa postrzegania świata, z którymi można podejmować dialog akceptujący, polemiczny, kontynuujący. Ta książka ma też w tle oczywiście odpowiednie zaplecze teoretyczne i tutaj pani profesor Kwiatkowska-Ratajczak, cytując nazwiska osób, których państwo tutaj macie wymienione, no pokazuje ten model dydaktyki, który bardzo mocno jest wychylony w kierunku takiego myślenia antropocentrycznego. To są te nazwiska tych badaczy dydaktyki, i którzy się przyczynili do wypracowania koncepcji, która po pierwsze jest opisywana w książce pani profesor, a z drugiej strony przyczyniły się do takiego sposobu uczenia, jaki jest w tej książce przedstawiony przez konkretnego nauczyciela. Ta książka pokazuje, że te idee wypracowane przez tych naszych metodycznych mistrzów no przeniknęły do szkoły i są realizowane. I uzupełnieniem oczywiście tej galerii nazwisk są też takie pojęcia, które dla każdego, komu bliska jest taka antropocentryczna koncepcja edukacji, to jest zestaw pojęć, które się z tą koncepcją wiążą. To jest wychowanie językowe, nauczanie komunikacyjne, czytanie w perspektywie aksjologicznej, egzystencjalne, intertekstualizm, edukacja regionalna, indukcyjny typ wprowadzania pojęć. I jeszcze na jedną rzecz na koniec chciałem zwrócić uwagę, że to jest też praca inspirowana współczesnymi rozpoznaniami w szeroko pojętej humanistyce. Mamy tutaj i nawiązania do koncepcji literaturoznawczych, zwłaszcza do koncepcji czytania arcydzieł w wydaniu Ryszarda Koziołka czy Michała Pawła Markowskiego. Mamy rozpoznania neurobiologiczne, mamy przywołane badania nad odbiorem dzieł malarskich i sztuk plastycznych, mamy odwołania do psychologii. I mamy odwołania również do kulturoznawstwa, więc tutaj tych kontekstów jest niezwykle dużo. Gdy szukając takiej formuły podsumowującej, o czym ta książka tak naprawdę jest,
znalazłem je w dwóch wypowiedziach młodych ludzi. W pierwszej wypowiedzi, która otwiera tę książkę, i właściwie w ostatnim zdaniu, która ta książka zamyka. Ten cytat otwierający brzmi tak. Wydaje mi się, że są dwa sposoby nauczania. Dwa sposoby na nauczanie. Jednym sposobem jest powiedzenie wszystkiego uczniowi, co się wie, a drugi sposób to nauczenie ucznia, żeby sam myślał, sam rozpoznawał pewne sprawy i dać mu swobodę, bo każdy powinien tak, jak on czuje, się wypowiadać. To napisała Karolina, klasa siódma, rok 1991. I krótkie zdanie zamykające tę książkę, które też chyba dotyczy sedna koncepcji przedstawionej w tej książce. Ta wypowiedź brzmi tak. Najważniejsi są jednak młodzi ludzie, i to pani profesor pisze, najważniejsi są jednak młodzi ludzie oraz nauczyciele. Ich właśnie trzeba wreszcie docenić i uczynić rzeczywistymi gospodarzami szkoły. Bardzo dziękuję i zachęcam do lektury tej książki. Teraz proszę Państwa, przechodzimy do takich rozważań, można by powiedzieć rozłącznych. Wymyśliliśmy sobie wespół z naszą bohaterką, której już niebawem oddamy głos. My to tak odwlekamy, żeby efekt był bardziej wyrazisty. Otóż postanowiliśmy, że zapytamy, jak literaturoznawca czy literaturoznawczyni czyta książkę metodyczną, konkretnie tę książkę, ale też w ogóle książkę metodyczną. I potem jak metodyk czyta książkę metodyczną. I jeśli Państwo pozwolą, to w tej pierwszej części zajmę Państwu może nie 5, ale 7 minut. Można by odpowiedzieć na to pytanie, jak literaturoznawczyni czyta książkę metodyczną, właściwie dwoma słowami: ufnie i nieufnie. I to by była najkrótsza odpowiedź, ale od razu mogę powiedzieć, że ufnie w moim przypadku wynika z intuicji i z doświadczenia, no bo oczywiście ja też pochodzę ze szkoły, poznańskiej szkoły metodycznej założonej przez profesor Bożenę Chrząstowską. Każdy z niej pochodzi, czy jest literaturoznawcą, czy językoznawcą, czy metodykiem, czy kimkolwiek innym. Tylko są bardziej prawe i bardziej lewe dzieci, prawda? Z bardziej prawego łoża i z lewego. Ale wszyscy do tej szkoły należymy. I czy jesteśmy bardziej literaturoznawcami, czy bardziej metodykami, to wydaje mi się, czy dydaktykami literatury, wydaje mi się, że jest to kwestia raczej proporcji, a nie wyboru, bo przede wszystkim jednak wszyscy jesteśmy nauczycielami, a najpierw uczniami czy uczennicami. Zatem jest to kwestia proporcji, bo każdy metodyk polonistyczny musi znać literaturę, a każdy literaturoznawca powinien, nie zawsze wie, że powinien, znać metody, żeby dobrze uczyć. I stąd ta moja podwójna lektura, ufna i nieufna. Jak mówię, ufna intuicyjnie i ufna z doświadczenia, dlatego że muszę tu Państwu wyznać, że pierwszą swoją lekcję z ogromnym strachem przeprowadziłam pod czujnym okiem właśnie pani profesor, pierwszą, taką najpierwszą w życiu, pani profesor Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak. To była taka lekcja intersemiotyczna, która dziś by się pewnie o wiele bardziej wzbogaciła dzięki lekturze tej książki, której po prostu jeszcze wtedy nie było, bo było to bardzo dawno temu, jakieś 30 lat temu. Także moja ufność bierze się także z tamtego doświadczenia, czyli z doświadczenia tego, że każdy, czy staje się literaturoznawcą, czy metodykiem, jest najpierw czyimś uczniem, czyjąś uczennicą, a dopiero potem czyjąś nauczycielką, czy czyjąś wykładowczynią. Niemniej jednak są takie różnice między jakby punktem ciężkości metodyki czy dydaktyki, właśnie tej zwłaszcza dydaktycznej teorii, tej pierwszej cząstki pod tytułu książki, i literaturoznawstwem. Literaturoznawstwo jako idące za literaturą bardzo lubi wyjątki. Natomiast metodyka bardzo lubi regułę.
I tu się często pojawia konieczność pewnego negocjowania, tak? Negocjowania znaczeń, negocjowania lektury. Przypomnę, wielokrotnie o tym była mowa na zajęciach z metodyki, że metoda pochodzi, że metodyka, czy sama metoda najpierw pochodzi od greckiego słowa methodos, czyli jest drogą do dróg, tak? Nie do jednej drogi, tylko do dróg właśnie. I tak też czytałam tę książkę. Jeśli pani profesor Maria Kwiatkowska-Ratajczak pisze, nawołuje nas, tak, do tego, żeby docenić szkołę, bo to jest takie nawoływanie, to jest apel, to właśnie szkołę jako społeczność. A jeśli szkołę jako społeczność, to znaczy, że docenić to, o czym Krzysztof Kot przed chwilą mówił, bo tu będę już wchodzić w dialog z tą prezentacją trochę, to znaczy docenić obywatelskie powinności, a tam, gdzie to jest konieczne, obywatelską asertywność, a tam, gdzie to jest jeszcze bardziej konieczne, może nawet obywatelskie nieposłuszeństwo. Zatem społeczność szkolna jest społecznością jakby samoswoją i bardzo ważne wydaje się to, we wszystkich rozdziałach tej książki to widać, czy między tymi członkami społeczności szkolnej panuje dobra atmosfera. Podglądałam ostatnio moją córkę, która uczestniczyła w drzwiach otwartych do różnych szkół, bo jest w 8 klasie i wybiera się do liceum i powiedziała mi, wiesz co, ja do tej szkoły chyba bym najbardziej chciała iść, bo tam była jakaś taka atmosfera. Oni żartowali, nie byli spięci, mówili sobie różne miłe rzeczy i tak dalej. Więc jakby docenienie aury. Wydaje się, że to docenienie aury widać w bardzo wielu miejscach tej książki. Tego, że dobre projekty powstają, też powoływanie się na konkretne projekty, na to, że to w tej szkole pod opieką danego nauczyciela powstało. Oczywiście nawiązuje tutaj do jednej z poprzednich książek pani profesor, czyli do metodyki konkretu, prawda? Konkret jest czymś, co w tej szkole zapoczątkowanej przez profesor Szostowską, a kontynuowanej przez między innymi profesor Kwiatkowską-Ratajczak, przedtem także doktor Wiesława Wantuch, nieżyjącą już niestety obecnego tu profesora Krzysztofa Koca, jest rzeczą bardzo ważną. I druga kwestia jeszcze, o której chciałam powiedzieć w takiej lekturze literaturoznawczej, ale podkreślam, literaturoznawczyni metodyzującej, czyli nieustannie oglądającej się na metodykę, czyli nie takiej literaturoznawczyni zapiekłej, tak, w swoim literaturoznawstwie, to jest to zdanie Jadwigi Kowalikowej, które w tej książce znalazłam. Zdanie wydaje się skrajnie proste, trywialne, ale bardzo ważne i bardzo się cieszę, że ono wybrzmiało. Ono brzmi, szkoła jest po to, by uczyć. Wydaje się, że nie można prostszego zdania, by zacytować, ale we wszystkich projektach, które tu zostały w tej książce przedstawione bardzo szczegółowo, no właśnie, jest ta ogólna myśl, że szkoła jest po to, żeby uczyć i uszczegółowione jest to w takim pytaniu, czego uczyć i jak uczyć. I gdybym miała odpowiedzieć na to pytanie, czego uczyć, i potem na pytanie, jak uczyć na podstawie lektury tej książki, to właśnie zmieszałyby się te dwie pierwsze odpowiedzi, że literaturoznawczyni czyta ufnie, a zaraz potem nieufnie. Ufność wynika z intuicji, nieufność jest trochę zadana, prawda? Tak zadana w taki sposób, jak zazwyczaj krytycznie czytamy teksty literackie czy teksty publicystyczne. No i najpierw ta odpowiedź na pytanie czego, która przyszła mi do głowy po lekturze tej książki. Po pierwsze, na pewno zmagać się z problemami i to koniecznie z wielkimi problemami, ale często tak, żeby te wielkie problemy były jednocześnie zabawą i tu znów mówiąc innym wybitnym znawcą literatury, tym razem dziecięcej, czasem nawet wielką zabawą. To było widać w tych projektach intersemiotycznych, w tych ćwiczeniach stylistycznych, prawda, że z czegoś, co się robi, co jest ćwiczeniem, czy co jest takim samokształceniem, wynika też bardzo często wielka zabawa, czyli wielki problem nie neguje wielkiej zabawy.
Tu znowu nie chcę odbierać mojemu koledze Krzysztofowi Kocowi materiału, ale to są po prostu gotowe scenariusze lekcji, o czym pewnie Krzysztof będzie mówił trochę bardziej szczegółowo. Ja sobie tu wyznaczyłam 5 takich acji, znaczy słów, które się kończą na acja, czyli są bardzo polskie i bardzo łacińskie jednocześnie. I chciałam je teraz wymienić, dlatego że do tych 5 słów mogłabym sprowadzić ze wszystkimi radościami szczegółowej lekturę tej książki. Po pierwsze jest to aktualizacja. Znaczy nie ma takiego dzieła literackiego, najstarszego, pochodzącego ze starożytności, z czasów biblijnych, który nie dałoby się zaktualizować, nie dałoby się przeczytać często w kontekście interpretacji porównawczej, nawiązań aktualizującej. I o tym bardzo często była mowa w tej książce. Dalej jest to intersemiotyzacja. Tu w tej prezentacji widzieliśmy te próby własnej interpretacji dzieł sztuk plastycznych i to właśnie jest takie w praktyce uczenie się translacji, przekładu intersemiotycznego, także porównywania, świadomego nawiązywania, świadomych zmian. To wszystko było świetnie w tych projektach widać. Dalej jest taka acja, którą nazwałam sobie gracją. Ona też mogłaby być elegancją, ale no gracja jest na acja, a elegancja już jest na ancja, więc wybrałam grację. To są właśnie te ćwiczenia stylistyczne, które między innymi, które no właśnie wprowadzają do umiejętności porównywania, dają przedsmak tego, co się dzieje przy przekładzie i są inspiracją do niebywałej pomysłowości, także takiej pomysłowości związanej z danym regionem. Czyli myślę na przykład o tym, że jedno z ćwiczeń stylistycznych było w Gwarze Poznańskiej, prawda? Świetnie został też dobrany tekst i tutaj no, wielkie ukłony w kierunku nauczyciela, który wybrał ten tekst, czy tekst Kawki, tak? Bo wybrać tekst do takich ćwiczeń stylistycznych to też jest ogromna sztuka, żeby on nie był zbyt długi i żeby właśnie z punktu widzenia literatury znawczego poddawał się, był elastyczny, właśnie poddawał się tym wszelkim przekształceniom. No co oczywiście później przy różnego typu zadaniach, na przykład maturalnych, wcale nie jest takie bardzo niepraktyczne, prawda? Wcale nie jest tylko wielką zabawą, tylko daje ogromne możliwości. Czwartą acją, którą bym wyodrębniła w tej, można by powiedzieć, poetyce stosowanej w szkole, jest translacja wyobraźniowa. To jest to, o czym była mowa w tym rozdziale o kulturowym DNA. To znaczy o tym, że my właśnie możemy traktować pewne zjawiska kulturowe tak, żeby je czytać poprzez własną wyobraźnię, że właśnie mamy wybór. Tam w tych przykładach, które Krzysztof Koc przytoczył, była mowa o tym, że uczniowie widzą zależność między DNA genetycznym, który tam nie mamy wyboru, a tutaj mamy wybór. Jeśli mamy wybór, no to właśnie możemy być demokratami, ale możemy być też na przykład, nie wiem, antysemitami. I jak zdamy sobie sprawę z tego, kim możemy być i będziemy wybierać, to okazuje się, że ta translacja wyobraźniowa ma ogromną wartość. I wreszcie ostatnia acja, która przyszła mi do głowy, to znaczy przyszło mi ich więcej, ale musiałam wybrać te najważniejsze, to była mobilizacja, czyli efekt tego wszystkiego, co jest opisane w tej książce. Taka ogromna mobilizacja samostanowienia uczniowskiego, samodzielności, tego, że uczniowie mają głos, oczywiście pod czujnym okiem nauczyciela, ale oni zdaje się czuli, że mają głos. To było widać także po ogromie pomysłowości, która towarzyszyła tym wszystkim projektom, które są w książce opisane. I na tym by się kończyła moja taka refleksja na temat tego, czego można uczyć w szkole, a także jak można to robić w bardzo szczególny sposób. I pojawiły się we mnie także 3 takie pytania, trochę bardziej ze sfery jak i trochę bardziej
znaczy nie nazwałabym ich pytaniami może aż krnąbrnymi, ale przekornymi, tak jak właśnie ten moment uruchamiania nieufności literaturoznawczej wobec reguły metodycznej, czyli tych pytań o wyjątek. I tu pojawiły się we mnie takie trzy grupy zagadnień. Pierwsze zagadnienie dotyczy takiej predylekcji metodyki, tej najnowszej metodyki, także tej opisanej w tej książce, do kreatywności i do postrzegania wiedzy nabytej jako materiału do tworzywa do dalszych działań. I tu we mnie pojawiło się takie pytanie i byłabym bardzo ciekawa odpowiedzi na to pytanie, gdzie przebiega minimalna granica niewiedzy encyklopedycznej? Skąd się to pytanie wzięło? Po pierwsze z praktyki uniwersyteckiej, że często przychodzą do nas bardzo kreatywni, świetnie myślący studenci po maturze z jakimiś okropnymi lukami w wiedzy encyklopedycznej, zupełnie takimi nie do przyjęcia. Więc gdzie przebiega ta minimalna granica? Taką inspiracją dla mnie było tu takie rozważanie wokół Eliota, wokół szkicu Eliota, gdzie pojawiło się takie zdanie, że oczywiście uczniowie mogą nie wiedzieć, kim jest Eliot. I teraz właśnie to moje pytanie brzmiałoby tak, gdzie tutaj jest takie miejsce na wyjątek, to znaczy co jeśli ktoś będzie wiedział, kim jest Eliot? Mówi tak, Eliot, czytałem, prawda? Czyli taki wyjątek w górę i ta reguła, prawda? Że niekoniecznie się mówi o tym, kim jest ten autor, z którego się korzysta, czy mówi się tylko w niewielkim zakresie w szkole. Więc to by było takie moje pierwsze pytanie o relację wiedzy encyklopedycznej i jej takiej minimalizacji w stosunku do działań kreatywnych. Drugie pytanie, które się we mnie pojawiło, to pytanie właśnie o wyjątki. To znaczy my od lat jakby wszyscy, którzy uczą, czy studentów, czy uczniów, zmagają się z takim pytaniem, co zrobić z bardzo słabymi uczniami, co zrobić z uczniami, którzy nie dają rady w stosunku do średniej klasy, a przekornie można by zadać pytanie o tych odmieńców w górę, prawda? To znaczy o te wyjątki, które zawsze chcą inaczej coś robić. Jak one, te wyjątki, które chcą robić coś inaczej, mieściłyby się w metodycznej praktyce? To przyszło mi do głowy przy lekturze tego rozdziału o Wokulskim, o Wokulskim w Poznaniu i o takim przepisaniu pozytywizmu warszawskiego na pozytywizm poznański. Co gdyby się ktoś zbuntował? Co gdyby ktoś powiedział, że woli jednak pozytywizm warszawski i miał tu jakieś argumenty? I wreszcie ostatnia rzecz i na tym już zakończę ten mój zestaw pytań. To jest takie najtrudniejsze dla mnie pytanie i być może pytanie, które jakoś otwierałoby dalszy ciąg lektury takiej literaturoznawczej tej książki, to jest pytanie o tabu. O tabu w edukacji, czy o tabu w dydaktyce i metodyce. To pytanie przyszło mi do głowy, kiedy czytałam rozdział, czy te projekty lekcji, zresztą szalenie ciekawe i szalenie twórcze, dotyczące powstania wielkopolskiego. Oczywiście tego typu projekty można sobie wyobrazić, także dotyczące innych zdarzeń, takich trudnych zdarzeń, na przykład drugiej wojny, zagłady, pogromów i innych zdarzeń. No i właśnie to pytanie, które się we mnie pojawiło, a co jeśli są tacy uczniowie, których przodkowie nie byli bohaterami. Pół biedy, jeśli nie byli, bo byli indyferentni, prawda? Po prostu nie byli bohaterami. Ale co zrobić z taką sytuacją, kiedy ten ktoś był antybohaterem, prawda? Kiedy ten ktoś był, nie wiem, organizował getto ławkowe, ten dziadek, a nie był powstańcem, prawda? Czy to już jest ten moment, w którym polska szkoła dojrzała do takiego
punktu, żeby włączyć tabu do metodycznej praktyki. To jest dla mnie najtrudniejsze pytanie, ale też tej lekturze tej książki zawdzięczam to, że ono się we mnie pojawiło. Wiąże się to też z takimi problemami, z którymi miałam do czynienia w moich badaniach izraelskiej szkoły, gdzie na przykład dzieci, które nie miały dziadków, którzy przeżyli zagładę, sobie ich wymyślali, bo w pewnym momencie tacy dziadkowie byli pożądani. No i na przykład marokańscy Żydzi w Izraelu wymyślali sobie dziadków, którzy przeżyli zagładę, których nigdy nie mieli. Więc to jest takie pytanie o tabu, które na marginesie właśnie jednego z tych fragmentów się we mnie pojawiło. To, że się tyle tych pytań pojawiło i że ufność była intuicyjna, a nie ufność musiałam sobie zadać, czy wręcz zmusiłam się do tego, żeby ją sobie zadać, no za to tylko mogę być wdzięczna po lekturze tej książki w całości. Bardzo dziękuję i teraz oddaję głos Krzysztofowi, który powie, jak metodyk czyta książkę metodyczną. Ja powiem tak, że ta książka się okazuje w wyjątkowym, myślę, momencie. To znaczy, po pierwsze w sytuacji pandemicznej, która stawia pytanie, jak organizować, jak realizować proces dydaktyczny online. Na to się nakładają wszystkie kwestie związane z restrukturyzacją organizacji szkolnictwa zafundowane przez obecnie rządzącą partię. Problemy z finansowaniem szkolnictwa. Kolejne zmiany programowe, no fundamentalne, które na dodatek bardzo mocno kładą nacisk na taką twardą wiedzę polonistyczną, terminologiczną. No i na to się nałożyły też protesty nauczycieli, czyli żyjemy w takiej sytuacji edukacyjnej, takiego edukacyjnego rozchwiania, takiego właściwego swoistego trzęsienia ziemi, które się przetacza przez polską szkołę. I ta książka się okazuje w tym, i to jest takie fascynujące, że ona stawia pytanie podstawowe, znaczy ona mówi, dobrze, znaczy rozmawiacie o rzeczach istotnych, ale to może porozmawiajmy o uczniach, znaczy jaki ten uczeń jest. I tutaj ta książka pod tym względem wydaje mi się taką bardzo ważnym głosem w tej rozmowie, bo w tych wszystkich bardzo ważnych dyskusjach rzeczywiście gdzieś gubimy tą osobę, która jest tutaj najważniejsza, czyli uczeń, prawda? Jego sposób myślenia, jego sposób funkcjonowania tu i teraz, jego zainteresowania. Jego sposób myślenia o wartościach, światoodczuwania, poszukiwanie sensu, to jakie pytanie on stawia. I ta książka właściwie o tym przypomina, że wszystko, co się wokół szkoły dzieje, powinno się rozpoczynać od refleksji nad tymi, których ta szkoła dotyczy. I to jest taka pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Druga to jest taka, że ta książka pokazuje, jak wielką wartość ma tradycja dydaktyczna i jak wiele ciekawych mechanizmów dydaktyka wypracowała. I aż zadziwiające jest to, jak w przestrzeni takiej publicznej dyskusji o szkole, takiej byśmy powiedzieli takiej medialnej też, jak to się słabo przebija. To znaczy ta książka przypomina, że tradycja dydaktyczna wypracowała taki sposób myślenia o edukacji, która naprzeciw tym oczekiwaniom uczniów, naprzeciw ich motywacjom, naprzeciw ich sposobowi myślenia wychodzi, prawda? I ma im do zaoferowania bardzo ciekawy sposób pojmowania edukacji humanistycznej. Ja tu myślę o podmiotowości, o dydaktyce czynnościowej, o czytaniu w perspektywie aksjologicznej i egzystencjalnej, o integracji, samokształceniu, motywacji, odwoływaniu się do uczniowskich doświadczeń komunikacyjnych, w ogóle wyeksponowanie wartości nauczania komunikacyjnego. I trzeci taki element i trzecie takie ogniwo, no to ta książka przywraca wiarę w to, że nauczyciele to nie są tylko ludzie protestujący, to nie są tylko ludzie, którzy pracują 20 godzin w tygodniu, realizują lekcje języka polskiego, mają 3-miesięczną wakację, tylko to są ludzie bardzo kreatywni. Ja przypominam ten takie nastroje społeczne w czasie protestów nauczycieli, prawda, gdzie w gruncie rzeczy zwracano uwagę na te kwestie takie
socjalne, to prawda, to jest istotne, ale no, zapomniano, że, te, że nauczyciel, który ma być kreatywny i ma funkcjonować, no to znaczy to jego wynagrodzenie jest związane z tym, co on robi, prawda? I tak sobie myślę, że ta książka pokazuje, że potrzebny jest polskiej szkole dzisiaj nauczyciel, nie tylko odpowiednio wynagradzany, co jest oczywiste, ale też nauczyciel, który potrafi te koncepcje dydaktyczne urzeczywistnić, który potrafi je wkomponować w projekt lekcji, w projekt cyklu, który potrafi tak sterować pracą ucznia, by te oczekiwania, z którymi ci młodzi ludzie do szkoły przychodzą, spełnić. Potrafi ukierunkować w stronę interesujących kontekstów. Potrafi tworzyć sytuacje sprzyjające samodzielnemu myśleniu. I tam myślę, że ta książka przywraca wiarę w to, że naprawdę w polskich szkołach uczą mądrzy, dobrzy nauczyciele, którzy tą swoją rolę no tak właśnie postrzegają. I tak sobie na koniec tej refleksji o tym moim sposobie tej książki czytania, to powiem tak. Ta książka pokazuje, że no jeżeli dzisiejsza edukacja humanistyczna ma odpowiadać na uniwersalne pytania, problemy, no to ona w gruncie rzeczy musi być antropocentryczna, czy powinna być antropocentryczna. To jest ten model edukacji humanistycznej, który nie zadowala się gotowymi odpowiedziami i ustalonymi stwierdzeniami i ustalonymi schematami czytania tekstu, prawda? Który zamiast tego proponuje zaglądanie pod podszewkę tego, o czym rozmawiamy, prawda? Stawianie mądrych pytań, dyskusji, polemiki, dialogu z tym, co się robi, prawda? I że edukacja humanistyczna w gruncie rzeczy, no, tak realizowana ma niewiele wspólnego z taką wizją szkoły, jaką proponuje się na poziomie podstawy programowej czy systemu egzaminacyjnego, czy tego, czego się oczekuje w wymiarze takim ideologicznym od szkoły, więc jeżeli ta książka ma właśnie tę wartość, że pokazuje, że umiejętność stawiania mądrych pytań, taka podejrzliwość wobec tego, co się wydaje oczywiste, jest wielką wartością edukacyjną wymagającą pielęgnowania. To jest ten sposób odczytania, którym chciałem się podzielić i który tak wydaje mi się tutaj istotny w tej książce. I może tak sobie myślę, dołączając do tych pytań, które Kasia zadała, to powiem tak. Pani profesor, ja mam pytanie takie. Dla kogo w ogóle dzisiaj się pisze książki metodyczne? Prawda? Bo ten dyskurs taki publiczny o szkole to jest jedna wizja szkoły, a ten obraz szkoły, który wyłania się z tej książki, to jest zupełnie inna perspektywa, prawda? Więc to moje pytanie jest właśnie takie, w jakim celu się pisze książki metodyczne, jaka intencja przyświecała powstaniu tej książki? To może te pierwsze takie pytania. Bardzo dziękuję. No i teraz już następuje ten moment, kiedy oddajemy głos Marysi, pani profesor Kwiatkowskiej-Ratajczyk. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za te wszystkie słowa, omówienia, prezentacje. Bardzo się z nich cieszę. One pokazują, że książka, każda książka po napisaniu się odrywa od autora i ona zaczyna żyć własnym życiem i te życia bywają bardzo rozmaite. Zacznę może od tego pytania, dla kogo się pisze książki metodyczne. Nasza dyscyplina czy subdyscyplina jest bardzo zróżnicowana. Wobec tego te książki też muszą z natury rzeczy być różne. One się przede wszystkim łączy się z czynnościami nauczyciela i nauczycieli, ale też z poszerzaniem wiedzy o procesie kształcenia. Jeżeli tak jest, a tak mnie uczyła zawsze moja mistrzyni, profesor Bożena Chrząstowska, to muszą być takie książki, które są nastawione na praktykę szkolną, które są poradnikami, przykładami ćwiczeń, podręcznikami i tym podobnymi materiałami. Ale książki metodyczne mają też ten walor, że one popularyzują wiedzę, popularyzują różną wiedzę, zarówno tę literaturoznawczą,
poznawczą, językoznawczą, wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, neurobiologiczną. To jest taki opis jakby ustaleń tych różnych dziedzin, który nazwałabym takim opisem zmetodyzowanym. Ale też przecież są takie książki metodyczne, które badają proces kształcenia, czyli odpowiadają na te pytania, które częściowo wymieniła pani profesor Kuczyńska-Koszany. Czyli kogo uczyć, po co uczyć, czego, jak, dlaczego tak, i odpowiadają na te pytania nie w jakiejś małej perspektywie, ale w takiej perspektywie całościowej, w perspektywie całościowej wizji przedmiotu. Ta książka, którą ja napisałam, a właściwie opisałam to, co zauważyłam, co zaobserwowałam w szkołach. Gdybym miała powiedzieć, dla kogo ją pisałam, to no, trochę przekornie, trochę nieskromnie się posłużę, ale się posłużę autorytetem Hannah Arendt. Hannah Arendt mówiła w Kryzysie Edukacji, że szczegóły trzeba w myśleniu o szkole, trzeba zostawić pedagogom, nauczycielom, dydaktykom, ale o szkole powinni myśleć wszyscy, bo to jest zbyt ważna dziedzina życia społecznego, żeby ją zostawić w gestii jakiejś jednej dziedziny wiedzy. Jest ważna i to wydaje mi się, że chciałam też pokazać, że działania nauczycieli wykraczają poza mury szkoły i że no w naszym przypadku te działania eksponują no takie ważne znaczenie humanistyki, bo to właśnie nauczyciele, humaniści pokazują, jak ważna jest humanistyka właśnie. Ja oczywiście mam swoją jakby taki sposób pisania i swój sposób myślenia o szkole i gdybym miała najkrócej ten sposób scharakteryzować, to musiałabym powtórzyć tytuły trzech kolejnych książek, czyli Po stronie praktyki, Wymiana idei i docenić szkołę. I oczywiście w każdej z tych książek pokazuję ten związek dydaktycznej teorii i praktyki i tego, co można, czy co warto robić w szkołach, a że ten związek jest istotny, to te materiały uczniowskie dowodzą tego chyba najlepiej. Te, kiedy młodzi ludzie pokazują, jak są otwarci, jak potrafią myśleć, do czego oni potrafią zachęceni przez swoich nauczycieli sięgnąć, do jakich tekstów. Dlatego bardzo jestem wdzięczna i nauczycielkom, i nauczycielom, uczennicom i uczniom z Liceum Świętej Marii Magdaleny, że mogłam podglądać ich pracę. I bardzo dziękuję młodym ludziom, ponieważ no, wyrazili zgodę na to, że będę wykorzystywała ich szkolne materiały, te, które przygotowywali nie dla celów badawczych, tak, ale właśnie na normalnych lekcjach szkolnych. To motto, które przywołał pan profesor Krzysztof Koc, wypowiedź uczennicy z 1991 roku, wybrałam bardzo celowo, dlatego że ono oddaje intencje, oddaje istotę, na którą chciałam zwrócić uwagę, i jest stare. To był rok 1991, mamy rok 2021, a my ciągle rozmawiamy jakby o tym samym i wracamy do zagadnień, które w dydaktyce są już opracowane. My mamy naprawdę dobre pomysły na to, jak można szkołę urządzić.
Ta uczennica z 91 roku to jest uczennica Zofii Agnieszki Kłakowny przecież i z tamtego środowiska ten model szkoły też wyprowadzić można. Ale też chciałam powiedzieć w tej książce, że jeżeli wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację, to może dobrze będzie, jak my siebie nawzajem też posłuchamy. Tak, posłuchajmy siebie, podejdźmy rozsądnie do rozmaitych racji i edukacja jest naprawdę zbyt ważna, żeby jakby jedna grupa, jedne kategorie myślowe tutaj w szkole mogły dominować. Także ja chciałam zaprosić do takiego współmyślenia różnych przedstawicieli, różnych subdyscyplin humanistycznych, ale przede wszystkim właśnie uczennice, uczniów, nauczycieli. Nie było jeszcze mowy o rodzicach, ale też do uwag, do obserwacji rodziców w jednym ze szkiców też się odwołuje, bo to też są ważni gospodarze szkoły. Gdybym miała teraz w takiej odpowiedzieć na te pytania, które zadała pani profesor Kuczyńska, Koszany, to wydaje mi się, że one są oczywiście bardzo trudne do wyważenia, ale bez wiedzy nie ma umiejętności. I przecież widać w tej książce, jak głęboką wiedzę mają uczniowie, którzy piszą te twórcze teksty. Oczywiście jest tak, że oni na początku nie muszą wcale wiedzieć, kim był Eliot, tak? I muszą się. Ale okazuje się, jak to zdanie Eliota jest dla nich, dla tych młodych ludzi istotne i ile razy wraca w ich wypowiedziach. Zawsze to jest kwestia proporcji i wyważania pewnych racji. Z Wokulskim najkrócej bym odpowiedziała tak, że w książce są dwa ćwiczenia. Dla tych, którzy nie chcą pisać obrazka pozytywistycznego, obrazującego wizytę Wokulskiego w Poznaniu i jest takie ćwiczenie, które wprowadza wiedzę o tym okresie, ale też taką wiedzę, gdzie muszą poszukać, poszperać, które zachęca do takiej intelektualnej ruchliwości. O dziadku, oj, to bardzo trudne pytanie, dlatego że wydaje mi się, że to jest pytanie, które nie dotyczy edukacji tylko, tak? My sobie z tym pytaniem kulturowo chyba nie do końca jeszcze poradziliśmy. Dlatego mnie się wydaje, że warto pokazywać niejednoznaczność, tak? Warto pokazywać sprzeczności, które są w kulturze, które są w ludziach i zaproponować taki namysł nad problemem, tak? Pani profesor wymieniła dziadka, mówiła o dziadku, który organizował getto ławkowe, tak? Akurat w tej książce o tym nie piszę, ale w wymianie idei jest rozdział dotyczący historii konińskich Żydów pokazywanych przez historię ludzi, nie historię całej społeczności, ale konkretnych ludzi, historię opisaną przez Teori Czmonda, który nie mówi po polsku, który nie był w Koninie, ale jego rodzice wyjechali z Konina i jak on pisze, przez jego salon w Londynie zawsze płynęła warta. I jeździł po świecie, zbierał historię krawców, szewców, bednarzy, ale i bardzo utytułowanych dawnych koninian na czele z Leopoldem Infeldem, czyli asystentem Einsteina, który nienawidził Konina, bo przyjechał tam zesłany za karę, bo go nigdzie nie chcieli, bo był spolonizowanym Żydem, a dla Żydów no, był nazbyt spolonizowany, a dla Polaków
był Żydem. Marian Turski mówił, że Auschwitz nie spadło z nieba i to mówił całkiem niedawno. Więc wydaje mi się, że jeżeli będziemy mówić o takich niejednoznacznościach, o sprzecznościach, o tym, że o języku, którym my możemy dane zjawiska opisywać, to jest też ten kierunek, który pewnie może pomóc. Mi się wydaje, że niebezpieczne jest zawsze myślenie w takich kategoriach grupowych, tak? Żydzi są tacy, Polacy są tacy, Ukraińcy są jeszcze inni, ponieważ no, to unieważnia też istnienie innych poglądów, a te inne poglądy warto pokazywać i młodzi ludzie naprawdę sobie z tym potrafią też radzić. Pewnie już za długo mówię, więc zamilknę. My się chyba zasłuchaliśmy wszyscy, więc to nagłe zamilknięcie. Umówmy się, że to jest przerwa, tak? Że to jest takie zawieszenie głosu. Pani dyrektor Elżbieta Winiecka sygnalizowała, że na razie zrezygnuje ze swojej części głosu. Dobrze to zrozumiałam. Być może w dyskusji ten głos wróci. I teraz w takim razie... Chyba ty, Krzysztofie, nam odtworzysz, czy pan Stanisław, głos pani profesor Doroty Michułki, która nie mogła być z nami pan i która przysłała tak. Nagranie. Bardzo prosimy. Nie słychać chyba. Wracając do głównego Kwiatkowskiej Rady. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie do dyskusji o książce profesor Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak Docenić szkołę, dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka. To dla mnie ogromny zaszczyt znaleźć się w tak szacownym gronie badaczy, dydaktyków polonistycznych i literaturoznawców. Bardzo żałuję, że nie mogę być dzisiaj z Państwem w czasie rzeczywistym, stąd to moje wcześniejsze nagranie wypowiedzi. Wracając do głównego tematu spotkania, już sam tytuł publikacji prowokuje do dyskusji na temat interdziedzinowości badań dydaktycznych, których kwestią zasadniczą staje się łączenie teorii i praktyki, o czym zresztą pisze autorka w kontekście nie tylko działań nauczycielskich, ale także uczniowskich. Wypada się zgodzić z konstatacjami Kwiatkowskiej-Ratajczak, że charakter współczesnej tożsamości młodych ludzi kojarzy się obecnie z brakiem ideałów, rozproszeniem wartości, epizodycznością zdarzeń, fragmentarycznością, mozaikowością, rotacją, dużym tempem modyfikacji, fascynacją rozmaitymi możliwościami zmian i akceptacją ich nieostateczności. W związku z czym, jak zauważa autorka, młodzi ludzie w swoisty sposób zatraceni w codzienności, konsumpcji, komercji, stają się zagubieni we współczesnej rzeczywistości. Co możemy zatem uczniom zaproponować? Może interdyscyplinarność właśnie? Badaczka sama wskazuje na zagadnienia odwołujące się do szeroko traktowanego kształcenia humanistycznego, uwzględniającego nowe metodologie badań literatury i kultury, zakorzenionego w badaniach interdyscyplinarnych, na przykład w kontekstach społeczno-kulturowych, pedagogiczno-psychologicznych, filozoficznych, podejmuje kwestie etyki i wartości w komunikowaniu, przywołuje także antropocentryczny wymiar edukacji, eksponując egzystencjalny poziom humanistycznego kształcenia. Ukazuje zmieniającą się politykę historyczną, świat nowoczesnych technologii, różne aspekty aksjologicznego zagubienia młodych ludzi. Świetnie wybrzmiewa w książce także kultura uczestnictwa i działania projektowe. Podkreślam wagę tych zagadnień, bo później też o tym będzie
chwilę mowa. Czy szerzej kwestie estetyczne związane z wychowaniem przez sztukę, kontekstami odnoszącymi się do intersemiotycznych relacji i przykładów, w tym na przykład wykorzystaniem fotografii. W związku z tym na pewno warto na marginesie dyskusji o książce zastanowić się nad zagadnieniem łączenia dydaktyki z innymi dziedzinami wiedzy. Od razu przychodzi mi do głowy twórczość Lema w kontekście humanistyki i nauk ścisłych, a obchodzimy przecież w tym roku, w 2021 roku, rok Lema. Zatem może warto pójść w tę stronę. Z nowymi strategiami interpretacyjnymi tekstów literackich, na przykład interpretacjami, reinterpretacjami z perspektywy współczesności i klasyczny już tutaj przykład interpretacji lalki z perspektywy krytyki feministycznej. Wspomnieć warto o najnowszych trendach, fascynacjach czy modach w badaniach nad współczesnym kształceniem polonistycznym, na przykład popularnością fantastyki, czy o niedostateczności badań związanych na przykład z czytaniem obrazu i ilustrowanymi książkami dla dzieci. Warto wspomnieć także o przyjemności i odpowiedzialności w lekturze. Tutaj odwołujemy się do pracy Anny Janus-Sitarz, czy zwrócić uwagę na etykę innego i czas lektury interesująco przedstawione przez Krystynę Koziołek w perspektywie niedoborów i nadmiarów właśnie. Warto zadać sobie także kilka pytań. Jakie idee i zasady dydaktyczne są ważne dla współczesnej edukacji humanistycznej i dlaczego? Wokół jakich dydaktycznych koncepcji warto budować proces kształcenia, a wobec jakich natomiast warto się dystansować? Na przykład w jaki sposób omówić interpretacyjne kłopoty związane ze współczesnym odczytywaniem i rozumieniem literackiej klasyki i literatury dawnej? Jak określić miejsce, rolę i funkcje kultury popularnej w edukacji szkolnej, czy jak odnaleźć się w społeczeństwie informacyjnym, bo niewątpliwie o takich kwestiach należy rozmawiać. Cóż można zaproponować? Czym wzmocnić rozważania na temat kondycji współczesnej szkolnej edukacji humanistycznej? Spośród wielu propozycji autorki wymieniłabym 4 istotne aspekty, które mogą wskazać na działania literaturą, pokazać, jaki wpływ wywiera literatura lub teksty paraliterackie na czytelnika, jak przygotowują one do życia i jak przygotować młodego człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. Po pierwsze, autentyczna personalizacja, a nie inscenizowana, kreowana przez komercję, jak pisze Melosik. Tu indywidualność, prywatność odczytań, autentyczność, prawdziwa podmiotowość interpretacji, recepcji, a nie wybór z komercyjnej oferty. Po drugie, wzmocnienie badań empirycznych związanych z praktyką odbioru, wnikliwa analiza wypowiedzi uczniowskich byłaby ważna, ich potrzeb, horyzontów, oczekiwań, próba określenia synergii między pozaszkolną rzeczywistością i tak zwanym kanonem spontanicznym. Tutaj odwołujemy się do badań socjologii czytania, na przykład Zofii Zasadzkiej, a na przykład szkolnym kanonem lektur, niekoniecznie tekstów literackich, także popularno-naukowych, prasowych, które nadążają za współczesną rzeczywistością i poruszają aktualne problemy. Po trzecie, założenie, że szkolna humanistyka jest głosem w dyskusji na temat społeczeństwa obywatelskiego. Tu warto wskazać teksty przynależne do obszaru literatury zaangażowanej i wyjściem poza tekst. Takie czytanie eferentne i znowu socjologia literatury. Przywołuję w tym miejscu 2 uzupełniające się edukacyjnie cytaty. Jeden z pracy klasyka dydaktyki Mieczysława Inglota o kreowaniu atmosfery dialogu z dziełem i dialogu wokół dzieła, czy o nacisku na kulturę symboliczną, ale w ścisłym związku z kulturą zachowań społecznych. Drugi to cytat z pracy Ryszarda Koziołka o lalce Prusa. Cytuję, u schyłku wieku Prusowi nie wystarcza już chłód diagnozującego opisu. Chce działania literaturą, chce wiedzieć, widzieć efekty naprawy świata już w powieści, bo nie może się doczekać ich w rzeczywistości. To z pracy Koziołka Żegnaj lalko. Warto wspomnieć, że literatura zaangażowana przecież może prowokować czytelnika do zajęcia stanowiska w kwestiach kluczowych, to z edukacyjnego punktu widzenia, w kwestiach kluczowych, moralnych, społecznych, politycznych, również w wymiarze globalnym i lokalnym dla współczesnego człowieka. Rozumiana jest jako medium społeczne, o zaangażowaniu mogą świadczyć okoliczności powstania utworu, tematyka, wydarzenia i postaci odnoszące się do rzeczywistości pozaliterackiej oraz społeczny odbiór dzieła jako aluzji, komentarza, pamfletu czy manifestu zaangażowania.
Warto podkreślić, no właśnie z edukacyjnego punktu widzenia, że badania nad literaturą zaangażowaną wykorzystują przecież narzędzia wielu dyscyplin i prowokują do krytycznego spojrzenia na współczesne procesy polityczne i społeczne, lokalne i globalne. Mogą uwzględniać różne praktyki interpretacyjne, w tym narzędzia z zakresu komparatystyki kulturowej, antropologii literatury, socjologii literatury, teorii praktyki, recepcji czy kultury pamięci. No przede wszystkim mogą pomóc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Po czwarte, idąc tu tropem rozważań Branera z książki Kultura Edukacji, zresztą pani profesor Kwiatkowska-Ratajczak też odwołuje się do tej książki, zwracamy uwagę na cztery kwestie. Po pierwsze, pogłębioną refleksję problemu, znajomości problemu. Dwa, współpracę, tu na pewno dzielenie się wiedzą. Trzy, sprawczość, która może zmierzać w stronę kultury uczestnictwa. D, konkretne działanie w rzeczywistości społecznej, czyli próbę umocowania młodego człowieka w sferze działań prospołecznych i związane z nimi odwołania do zagadnień eksponujących promowanie społeczności lokalnych, kultury lokalnej i edukacji regionalnej. Można by zadać sobie pytanie, jak wiedza polonistyczna przekłada się na sferę społeczną, to znaczy na przykład na działania w społecznościach lokalnych. Nie ukrywam, że promuję w tym miejscu także nasz interdyscyplinarny program specjalności, która toczy się z powodzeniem na studiach magisterskich na wrocławskiej polonistyce. Program opatrzony został nazwą Polonista jako lider i animator społeczności lokalnych. To w połączeniu ze specjalizacją nauczycielską. Podsumowując tę krótką wypowiedź, najistotniejsze w rozważaniach podjętych w książce Docenić szkołę staje się ujawnienie stanowiska autorki, która zdaje sobie świetnie sprawę z problemów polskiego systemu oświaty, poddawanego nieustannym eksperymentom strukturalno-systemowym, tu się z tym zgadzamy, gwałtownym przemianom, programowym rewolucjom, procesom oswajania się z ciągłymi reformami, ograniczeniem swobód uczestników szkolnego dialogu. W tym przypadku, co należy podkreślić, badaczka staje tu zdecydowanie po stronie uczniów i nauczycieli i wyraźnie wskazuje na dobre strony nauczycielskich praktyk, zachęcając do dialogu i otwartości dyskusji w otaczającym uczniów świecie. I oczywiście z tym zgadzamy się w 100%. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pani profesor chciałaby się teraz odnieść od razu do wypowiedzi, sugestii, pytań zawartych w przesłanym głosie. Ja myślę, że może warto oddać głos naszym gościom teraz, jeśli Państwo pozwolicie. To ja może w roli gościu gospodarza zapytam, co było najbardziej zaskakującego, takiego odkrywczego podczas pracy nad tymi materiałami, o których pani profesor w tej książce pisze? To jednak rozumiem, że to jest do mnie pytanie, a ja myślałam, że usłyszę naszych gości z innych uczelni, ale odpowiem krótko, tak? Dla mnie najbardziej zaskakująca była lekkomyślność akademików w ferowaniu takich łatwych wyroków, łatwych diagnoz, głoszenie takich poglądów, które dotyczą zagadnień mających bardzo dużą, obszerną literaturę przedmiotu, ale te poglądy nie były z tą literaturą przedmiotu w żaden sposób przedyskutowane. Trudno mi było zaakceptować takie przemawianie ex cathedra akademików i równocześnie reformatorów przecież edukacji. Stąd no, takie nieuwzględnianie innych poglądów, dlatego że to było chyba jedna z największych zdziwień
i taka asumpt do takiej największej niezgody chyba. Dlatego też no, starałam się podjąć dyskusję, która jest dyskusją opartą nie na przypuszczeniach, nie na emocjach, ale na konkretach i na takich udokumentowanych, także przypisowo argumentach. Tak? Te przypisy w książce dla mnie były bardzo ważne, a no, te odwołania do prac innych były istotne. My zawsze budujemy na czyichś ramionach, mądrze mówił Gadamer, i tego mi w tych sądach akademików, reformatorów edukacji bardzo brakowało. Natomiast odkrywcza była młodzież i tutaj no, musiałabym powtórzyć to, co opisałam w książce, te ich prace o tekstach dawnych, nowszych, o kulturze elitarnej, o kulturze popularnej. W tych wypowiedziach spójnie łączy się myślenie o kulturze elitarnej i o kulturze popularnej. Nie chcę używać takiego terminu kultura wysoka i niska, bo przecież i w tej kulturze popularnej są różne poziomy. To, co mnie zachwyciło, to dystans młodych ludzi i do siebie, i do szkoły, i do tego, czego się uczą, kiedy sami potrafią z przekąsem, z dystansem do swoich własnych umiejętności podchodzić. Ale przecież te umiejętności i ta wiedza jest, wydaje mi się, naprawdę imponująca, więc to było dla mnie takim ważnym odkryciem. Z przykrym odkryciem była rozmowa z uczniem, który potrafił mówić o szkole, która jest super, i uzasadniał, co takiego w tej szkole super jest, i zdziwienie rodziców, że może być w szkole inaczej niż tego doświadczyli poprzednio. Odkrycie, że nauka szkolna w obrębie wszystkich przedmiotów może być nastawiona na ukazywanie związków między tym, czego się ten młody człowiek uczy, a takimi umiejętnościami nabytymi i doświadczeniem ważnym w życiu. I dla mnie to było zdziwienie ucznia, to było zdziwienie rodziców, natomiast to nie było moje zdziwienie, tak? Dlatego, że przy tych zdziwieniach ja zrobiłam przypisy, kiedy, gdzie, w jakiej publikacji to zjawisko, które dziwiło, a równocześnie frapowało tych młodych ludzi i jego młodego człowieka i jego rodziców, gdzie to jest opisane. Także każdy z tych kierunków działania, który przynosił takie autentyczne, dobre efekty, był już dawno opisany, natomiast fascynujące było to, że był też urzeczywistniany i wywołał taką właśnie reakcję młodego człowieka. To były takie no, momenty przy pisaniu tej książki, które sprawiały mi ogromną radość. Jeśli nie mamy na razie innych głosów, pytań, pan profesor Piotr Kołodziej, proszę bardzo. Bardzo proszę mi wybaczyć, że się w ogóle nie odzywam, ale rozumiem, że mam na koniec swoje 5 minut. Także nie chciałem oczywiście państwu zabierać czasu, ale jak już pani profesor Kwiatkowska-Lepajczak prosiła, żebyśmy zabrali głos, to ja oczywiście natychmiast tej okazji chciałbym skorzystać, bo to będzie kolejna minuta do tych 5. Więc chętnie bym odpowiedział na pytanie profesora Koca, do kogo jest ta książka adresowana. Więc ona jest adresowana do metodystów. A metodyści to są tacy, którzy metodycznie po prostu lubią podpatrzeć, w jaki sposób metodycznie pogłębia się metodyka konkretu. Bo to jest kolejna książka pani profesor, jeśli się znamy, wiemy, jak to się właśnie pogłębia. I to jest taki kolejny krok w metodycznej drodze pogłębiania metodyki konkretu. I
To jest jakby jedna odpowiedź, a druga do pani profesor, bo wśród tych zdziwień, o których pani profesor mówiła, że trochę była pani profesor zdziwiona postawą innych akademików, prawda, że patrzących na dydaktyków tak lub inaczej, to właśnie wydaje mi się, że takie książki, one są świetnym argumentem w tych dyskusjach. To znaczy dlatego, że są właśnie na konkretach oparte. To znaczy my możemy sobie mówić o różnych rzeczach, prawda, ale z konkretem nie da się dyskutować. Znaczy są jacyś ludzie, są jakieś problemy oczywiście, są jakieś rozwiązania, jest jakaś fascynacja, jest jakaś emocja. I na czym polega problem? Znaczy czego nie rozumieć, prawda, w tego rodzaju metodyce, prawda? Więc to jakby to jest coś, co pozwala też metodykom trochę może się bronić na tych korytarzach naszych uniwersyteckich, może chwilowo trochę pustych, ale jednakowoż ciągle tam duchem jesteśmy, prawda? Więc jakby akcentuję to słowo konkret właśnie, bo to jest to chyba, co stanowi naszą największą siłę, prawda? A że pracujemy oczywiście na literaturze, na innych sztukach, no to o tym jeszcze pewnie będziemy dzisiaj wielokrotnie mówić. Także nie będę też mówił o swoich prywatnych odczuciach, ale zastanawiałem się przed tym spotkaniem. Może powiem od razu, także będzie 2 minuty. Potem jeszcze sobie pozwolę te 5 odzyskać. Ale teraz będzie prywatna chwila. To znaczy zastanawiałem się, jakim słowem jaki znaleźć wspólny mianownik do wszystkich emocji, które mi towarzyszą przy tym dzisiejszym spotkaniu. No i tym wspólnym mianownikiem, czy tym słowem takim korowym, jak to się dzisiaj mówi, jest słowo wzruszenie, bo ja, proszę Państwa, jestem wzruszony. I tym w ogóle zaproszeniem, i tym naszym spotkaniem, i wzruszony jestem tą książką, i wzruszony jestem tym, co tam jest w tej książce napisane, i to, że też tam tak bardzo mocno występuje pani profesor Chrząstowska, która nam jest wszystkim bardzo bliska. Więc wzruszony jestem też tym, że możemy się, ponieważ widujemy się często, mówię, Poznań, Kraków, przyjeżdżamy do siebie nawzajem, prawda? Więc jestem wzruszony tym, że możemy się chociaż tak spotkać. No i jest jeszcze jedno wzruszenie, o którym powiem w tych moich 5 minutach, ale to już właśnie wtedy. Także dziękuję bardzo. Jeśli nie ma innych głosów, to oddałabym teraz głos zgodnie z naszym planem pani profesor Agnieszce Rypel. Pani profesor Agnieszce Rypel. Bo nie wiem, czy wszyscy usłyszeli. Tak, myślę. Tak. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze i że warto będzie tego słuchać. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że autorka wspomniała dopiero co o tym, że starała się do poruszanych problemów podejść w sposób wyważony i nieemocjonalny. A mnie właśnie ta emocjonalność książki, która mimo wszystko jednak ujawniała się i to dosyć często, niezwykle urzekła i że tutaj odwołam się do słów pana profesora Kołodzieja, nawet wzruszyła. A szczególnie w tych aspektach, i tutaj też wrócę do pańskiej wypowiedzi, kiedy pisała o wspólnej naszej mistrzyni, profesor Bożenie Chrząstowskiej, oddając jej sprawiedliwość w tych dzisiejszych czasach, kiedy jej dorobek zaczyna być przez niektórych, nie powiem, że zapomniany, ale może chyba, no jak wszyscy wiemy, niesłusznie lekceważony. Więc ten osobisty ton tej książki uważam też za jej ogromną wartość. I myślę, że w imieniu wszystkich czytelników tej książki i wszystkich, którzy wychowywali się, może ja studiowałam w Toruniu, więc nie miałam okazji bezpośrednio spotykać się z panią profesor Chrząstowską, ale wszyscy czytaliśmy jej artykuły, jej książki, czytaliśmy z zainteresowaniem polonistykę. I tutaj chyba myślę, że w imieniu nas wszystkich mogę podziękować pani profesor za ten głos, za docenienie, przywołanie, utrwalenie postaci pani profesor. I muszę powiedzieć, że kiedy czytałam tę książkę, miałam takie doznanie, że jej tematyka jest utkana wokół takich dwóch słów. Pierwsze słowo to niezgoda, a drugie to dialog. I ta niezgoda to przede wszystkim niezgoda, i tutaj nawiążę do tego, co mówiłam przed chwilą, na
rozchwianie takiej ciągłości i zacieranie takiej akademickiej i zacieranie takich głębokich relacji mistrz-uczeń. Nawet w tym aspekcie, o którym pani profesor przed chwilą mówiła, na to, że nie znamy, nie doceniamy dawnych mistrzów, że nie nawiązujemy, mówię tutaj my, ale myślę tutaj o znacznie szerszym kontekście edukacji polonistycznej, nie nawiązujemy i często otwieramy otwarte drzwi, kiedy poczyta się tę niezwykle bogatą literaturę metodyczną okresu międzywojennego, to okazuje się, że nic nowego pod słońcem, że docieramy do pokładów, do których teraz, co szczególnie mnie zawsze tak razi, że właśnie ci urzędowi, profesjonalni naprawiacze oświaty, właśnie zawodowi reformatorzy, znajdują jakieś opracowania, w cudzysłowie mówiąc, choć nawet nie jest to, może cudzysłów nie jest tutaj słuszny, amerykańskich naukowców i jako wielkie odkrycia przywołują to, o czym Wójcicki na przykład, czy Klemensiewicz pisali, nawet nie wiedzą, że Klemensiewicz zajmował się dydaktyką języka. No i odkrywają właśnie te nowe trendy. Więc ta niezgoda na zerwanie tego dialogu z dawnymi mistrzami wydaje mi się tutaj niezwykłym walorem tej książki. I podobnie jak tutaj pani profesor przed chwilą powiedziała, zauważyłam właśnie tę powierzchowność przywoływania autorytetów, zarówno nauczycielskich, jak i uniwersyteckich. My mieliśmy okazję dostrzec to przy tych tak pseudo-konsultacjach towarzyszących wprowadzeniu nowej podstawy programowej, kiedy tak naprawdę nie słuchano nikogo, kto naprawdę zainteresowany jest procesem i doskonaleniem procesu dydaktycznego. Ta podstawa programowa filmowana i filmowane przez państwo, jakby nie było, egzaminy państwowe, zaczynają sprowadzać edukację do takiej formy, która sprawdza właśnie takie zunifikowanie, głównie wiedzy, nie umiejętności, ogranicza pole samodzielnego działania nauczycieli kreatywnych, a tym mniej kreatywnym przyzwala na sztampowość i powielanie banałów. Daje takie urzędowe imprimatur na to, że możemy być odtwórczy, że można się tłumaczyć, no ale tego wymaga podstawa, ale to będzie na egzaminach, ale przecież to będzie na maturze. Oczywiście nauczyciel ma takie moralne zobowiązanie do tego, żeby ucznia przygotować do egzaminów, bo od nich zależy dalszy los tego ucznia, życie, plany, realizacja planów życiowych, ale ta fetyszyzacja egzaminów bardzo, bardzo niekorzystnie odbija się na procesie edukacji. Ta niezgoda dotyczy również tego, co miało być też omawiane i pewnie będzie przez panią profesor Winiecką, a mianowicie dotyczącą tych związków akademików z dydaktyką w tym zakresie przygotowania do pełnienia obowiązków nauczyciela, obowiązków, ale też misji bycia nauczycielem. I tego, że my tak naprawdę nie jesteśmy przygotowani w tej chwili, a w każdym razie dopiero czynimy takie pierwsze próby do przystosowania dydaktyki nie tylko do nowego pokolenia uczniów, ale do nowego pokolenia nauczycieli. I wydaje mi się, że to jest też element bardzo istotny w pracy pani profesor Kwiatkowskiej-Ratajczak, właśnie też niezgoda na to utrwalenie, na taką petryfikację i edukacji polonistycznej, ale też edukacji adeptów zawodu nauczycielskiego. Ale ja mówię tu o niezgodzie, ale jest jeszcze to drugie słowo, dialog. I tutaj chciałabym podkreślić to, co również urzekło mnie w tej książce, a mianowicie takie równouprawnienie do współistnienia różnych podmiotów edukacji. Wszystkie one są tak samo ważne, tak samo
istotne. Uczeń jest ważniejszy od nauczyciela, nauczyciel od ucznia, a dydaktyk akademicki od pozostałych elementów. One po prostu muszą współistnieć. To jest właśnie taką najlepszą chyba formą dialogu. Ale też również uważam za bardzo istotny ten dialog z mistrzami. I to z mistrzami samej autorki. I muszę powiedzieć, że autorka też już jawi się jako mistrzyni. To już jest też postać, którą możemy wymieniać jednym tchem z Bożeną Chrzostowską. I nie jest to z mojej strony, jakieś kadzenie. Myślę, że profesor Kwiatkowska-Ratajczak musi się z tym pogodzić i przyjąć to godnie, ale zaczyna być już również mistrzynią. Ja zresztą tutaj też nie chcę moim uczonym akurat koleżankom, kolegom odbierać ich zasług, ale ani też im się przypodobać, ale też uważam, że oni wkroczyli na drogę do mistrzostwa i no i taka jest kolej rzeczy. W każdym razie chciałabym też jeszcze nawiązać na sam koniec do moich takich właśnie, bo jestem tu jedynym językoznawcą w tym gronie, osobą zajmującą się lingwodydaktyką, ale chciałabym powiedzieć też o tym, co budziło też, może nie powiem, że niezgodę moją na pewne kwestie podejmowane w tej książce, ale może niedosyt, tak bym to powiedziała, ponieważ chyba za mało też rozumiemy jako osoby, które w szkole działają, a myślę, że nauczyciele praktycy dobrze to rozumieją, zależność kompetencji językowych młodych ludzi od czytania tekstów. I to trzeba bardzo podkreślać, dlatego że w książce, którą czytałam, i właśnie może stąd ta moja niezgoda, ja nawet miałam okazję z pani profesor już o tym rozmawiać, no, trudno jest mi się też pogodzić z takim jednostronnym dosyć spojrzeniem na edukację przez pryzmat tak renomowanego, tak wyjątkowego liceum, jak liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. To jest liceum elitarne, do niej chodzą uczniowie, o których ktoś kiedyś powiedział, że materiał genetyczny sam się obroni, nawet gdyby nie miał dobrych nauczycieli. Ale chciałabym się tutaj upomnieć o tę Polskę, w cudzysłowie powiem, prowincjonalną. O Polskę i o uczniów, którzy żyją zupełnie i o to, żeby docenić również ich inność kulturową. Żeby nie patrzeć, ja nie powiem, że z pogardą, ale z takim poczuciem wyższości na to, że na brak ich właśnie encyklopedyzmu, erudycji, kompetencji językowej. Myślę, że to jest aspekt, który szczególnie trzeba uzmysłowić sobie we współczesnej, mówieniu o współczesnej praktyce edukacyjnej, że my często mówimy, tak jak pani profesor Michułka o tym mówiła, o zagubieniu młodzieży w dzisiejszym świecie, o ich niekompetencjach, ale przecież skąd wiemy, że oni właśnie w tym świecie nie czują się świetnie zadomowieni? To z naszego punktu widzenia. Mówimy o braku zadomowienia, bo my do jakiegoś stopnia, mówię o sobie, wychowani, wykształceni 30 lat temu na przykład, no nie wszyscy, no ale niektórzy z nas, albo i więcej, to my możemy się czuć i czujemy się w jakiś sposób niezadomowieni w tym świecie, ale ten świat jest inny i musimy też zrozumieć, że uczniowie są inni i oni nie będą czytać tak jak my. Ich styl myślenia się zmienił. Zmienił się nie tylko dlatego, znaczy dlatego, że zmienił się kontekst kulturowy i my nie zawrócimy już w tej chwili tego procesu. I nie możemy się obrażać na świat, że on jest taki, jaki jest. Co nie znaczy, że nie możemy być zwolnieni z tego, żeby na ten proces edukacji wpływać, żeby go kształtować, ale też z całą świadomością nie tyle ograniczeń, ale też tego, że musimy jednak w większym stopniu doceniać i rozumieć szkołę działającą w innej sytuacji i zrozumieć, że właśnie w takiej rzeczywistości żyją nasi uczniowie i niekoniecznie chcą ją odrzucić, a pytanie, na ile my mamy prawo kwestionować ich
ich prawo do odrzucania tego, co my chcemy im przekazać. Także to słowo dialog, które uznaję za kluczowe, skłoniło mnie też do takich przemyśleń właśnie o takiej istocie dialogu. Bardzo za te wszystkie inspiracje chciałabym podziękować pani profesor, za wszystkie wzruszenia, za jakieś moje tutaj osobiste refleksje, którymi no, podzieliłam się z państwem. I nie są to zarzuty stawiane tej książce. Uważam, że właśnie zaletą jej jest to, że do tak osobistych refleksji skłania i zapewne nie tylko mnie. Jeszcze raz dziękuję pani profesor. To dziękuję. To chyba było zadanie do napisania kolejnych książek, ale chyba już nie tylko dla mnie, tak? Tutaj myślę, że autorów tych książek się kilkoro co najmniej w naszym gronie również znajdzie. Tak powiem, mówię, bo on sam nie bez winy. O, tak bym to powiedział. Znaczy jedno zdanie może tylko jeszcze pozwolę sobie powiedzieć. Wydaje mi się, że oczywiście, że szkoły są różne, tak? Tak samo jak różne są klasy. Każda szkoła, każda klasa ma swoją osobowość i szczególnie w tych trudniejszych środowiskach są ważni dobrzy nauczyciele, którzy potrafią tę młodzież mającą, mniejszy zasób kulturowy i uruchomić ich myślenie i ich sposób reagowania na rzeczywistość. Tam właśnie powinni pracować najlepsi nauczyciele, bo istotnie ci dobrzy uczniowie sobie też poradzą, prawda? Natomiast tam są potrzebni ci, którzy potrafią uruchomić myślenie i reagowanie na rzeczywistość tych ludzi, którzy mają większy kłopot, choć pewnie nie można byłoby tak granicy przeprowadzać prowincja, nie prowincja, tak? Na prowincji są przecież też znakomici nauczyciele. To był cudzysłów. Nie myślałam o realnej prowincji. Także wydaje mi się, że to kwestia takiego wyposażenia kulturowego, o którym pewnie możemy bardziej mówić i ono może dotyczyć i uczniów wielkomiejskich i w tych mniejszych ośrodkach. Ale to też jest zadanie dla nas. Ja pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że myśląc o prowincjonalności nie myślałam realnie o podziale na mniejsze miejscowości i większe, bo ta prowincjonalność, czyli ta nieelitarność, że tak powiem, ona będzie dotyczyła tak samo wielkich miast, w których są elitarne licea i tak jak no, w moim mieście będzie tych sześć pierwszych liceów powiedzmy, czy tam, a tych kilkanaście innych to będą te licea dziesiątego wyboru powiedzmy, tak? I myślę tutaj właśnie o tej młodzieży z niższym kapitałem kulturowym, która tam się uczy. I również o tym, że no też spójrzmy prawdzie w oczy, ci dobrzy nauczyciele, jeśli tylko mogą, będą z tego liceum trzeciego, czwartego wyboru aspirować do pracy w tych liceach, w których no, będą mogli się bardziej też wykazać intelektualną przygodę, przeżyć w o wiele większym zakresie niż w tych innych szkołach. Aha, mówimy tylko o liceach, ale są jeszcze szkoły podstawowe i głównie o tym myślę. Mówiąc o tym, to jest baza, której nie możemy pomijać. Bardzo dziękuję za tę dyskusję po wypowiedzi. Niestety jesteśmy tu z Krzysztofem strażnikami czasu, który nam się wymyka. Zatem przekazuję głos panu profesorowi Maciejowi Wróblewskiemu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie. Czuję się wyróżniony w dwójnasób, bo oczywiście zajmuję się dydaktyką, pisuję różne teksty, recenzuję, ba czasami jestem zapraszany do różnych gremiów, które zajmują się szkołą,
No ale moje badania idą w innym kierunku troszeczkę. I to jest pierwszy powód, dla którego czuję się wyróżniony, bo bezpośrednio nie jestem związany ze sprawami metodycznymi już, chociaż z nich wyrastałem. A drugi powód jest taki. Książka Marysi Kwiatkowskiej-Ratajczak. Ona była paskudnie przeze mnie czytana razem z książką Michała Ratajczaka. Znaczy, zazwyczaj ja mam taki sposób na lektury. Przynajmniej dwie muszą być jednocześnie. Jedna nie wystarcza. Może dlatego, że taki mam sposób uprawiania lektury. Może nie powinienem tego mówić głośno. Być może słuchają nas uczniowie i będą czytać powierzchownie. Natomiast zmierzam do tego, że jak czytałem obie te książki, zdałem sobie sprawę z kilku istotnych problemów, z którymi ja jako czytelnik obydwu narracji musiałem sobie poradzić. I te narracje nie układały się na wzór narracji krytyki postkolonialnej, to znaczy centrum, prowincja. Raczej układały się na poziomie synchronii, diachronii. Przepraszam za te słowa staroświeckie. One mogą dzisiaj już kogoś razić. O co mi chodzi? Otóż niewątpliwie i Michał Ratajczak, i Marysia Kwiatkowska-Ratajczak, spółka Ratajczaków, napisała książkę, która jest dokumentem nie tylko świadomości społecznej w danym czasie, rok 2020, 2019 czy 2021 także, ale jest pewną kontynuacją sposobu myślenia o szkole jako przestrzeni, w której można to nazwać, istnieje dialog międzypokoleniowy między nauczycielami a uczniami. I ten dialog wcale nie rozpoczyna się w latach 90. Niekoniecznie należy sięgać do bardzo odległej przeszłości. Chodzi mi o to, że jeśli Państwo przypomną sobie pierwszy zjazd polonistyczny z 1924 roku, w którym była zaciekła dyskusja między Kazimierzem Wójcickim, autorem rozbioru literackiego, i Zygmuntem Łempickim. Otóż ten dialog odnosił się do bardzo istotnej kwestii, która także pojawia się w obu przeze mnie dyskutowanych książkach, a mianowicie po co uczymy, dlaczego uczymy. Tam Łempicki i Wójcicki spierali się, czy uczymy do tego, żeby kształtować przyszłych studentów różnych kierunków, czy też wydobywamy to, co jest istotne z edukacji, a mianowicie emocje, wrażliwość, kształcimy wyobraźnię po to, żeby po prostu wychować mądrego człowieka, który poradzi sobie w rzeczywistości. I to jest ta perspektywa historyczna, dla mnie niezwykle istotna, w którą wpisuje się książka Marysi Kwiatkowskiej-Ratajczak, a także z tym dokumentem, zapisem doświadczeń młodych ludzi, antologia tekstów Michała Ratajczaka. Uważam, że to może być samo przedmiotem badania a z perspektywy socjologicznej czy antropologicznej. Na pewno socjolog Arkadiusz Karwacki, który na UMK prowadził badania w zakresie aktywności intelektualnej w czasie pandemii, byłby zadowolony z tego, że inne ośrodki, inne osoby w tym kierunku zmierzają. I to jest ten aspekt, powiedziałbym, diachroniczny, a jednocześnie społeczno-kulturowy, w którym umieszczałbym obie książki. No i aspekt synchronii, czyli tej naszej współczesności. Ja trochę inaczej patrzę na szkołę. To znaczy, dla mnie szkoła jako instytucja, ona pozostaje w istotnym zwarciu, niestety,
I to Marysia pisze w swojej książce również w istotnym zwarciu ze sferą polityczną, ideologiczną. Rozsądni ludzie nie tylko w Polsce, na całym świecie mówią, dwie sprawy powinny być wyłączone spoza debat politycznych. To jest ochrona zdrowia i edukacja. U nas oba te obszary niestety zostały włączone i książka Marysi Kwiatkowskiej-Ratajczak wyrasta z niezgody właśnie na włączanie edukacji w spory o charakterze politycznym. My to niestety, mówiąc językiem uczniowskim, nie wiem, czy dzisiaj tak uczniowie mówią, przerabiamy to od dobrych kilkudziesięciu lat. Niestety. Wydaje mi się, że ta książka, o której rozmawiamy, ale także wcześniejsze, Metodyka konkretu, powinna być przede wszystkim dla nas pewnym sygnałem, że doszliśmy na skraj, za którym nie rysuje się już taka perspektywa optymistyczna, że powinniśmy ponad podziałami politycznymi poszukiwać takiego modelu, który będzie akceptowany już nie tylko przez nauczycieli, uczniów, rodziców, ale także przez tych, którzy ostatecznie decydują, w jakim kierunku zmierza ta edukacja. Bo nie bądźmy naiwni. Edukacja jest wpisana w pewien projekt zamierzeń politycznych w takim czy innym kraju, ale u nas niestety stało się to, mówię to z przykrością i bez ironii, przedmiotem, który razi bardzo mocno świadomość już nie tylko nas, jako osoby, które blisko są spraw edukacji, ale mnie się wydaje, że odbija się to negatywnie na młodzieży, która też myśli, też ma swoje poglądy i niejednokrotnie wyraża swój sprzeciw wobec takich czy innych posunięć polityków. Więc kończąc, wydaje mi się, Marysiu, że twoja książka mogłaby być punktem wyjścia, tak jak to było we wtorek na tym spotkaniu organizowanym przez Anię Janus-Sitarz, do próby pogodzenia się po to, żeby ratować polską szkołę. Dziękuję bardzo. Pani profesor, jeśli chce pani profesor odnieść do tych uwag pana profesora Wróblewskiego, to myślę, że można krótko skomentować. I później poprosimy o zabranie głosu pana profesora Piotra Kołodzieja. Dobrze, to ja w takim razie postaram się krótko. Wydaje mi się, że to prawda, że jest nam potrzebna taka debata o edukacji. Ona się zaczęła na tym spotkaniu, o którym mówił pan profesor Wróblewski. Dotyczyła refleksji i dyskusji o podstawie programowej, autorskiej pana profesora Biedrzyckiego, którą opublikowaliśmy w Polonistyce. Ale wydaje mi się, że nam jest też potrzebna taka debata dotycząca pozornie oczywistych idei i pozornie oczywistych celów kształcenia, bo nie możemy liczyć wyłącznie na rozsądek, na pedagogiczną mądrość nauczycielek, nauczycieli. Trzeba dać nauczycielom, nauczycielkom zdecydowanie większy obszar swobody niż mają w tej chwili. Pani profesor Rypel mówiła o innej młodzieży. Przecież my od dawna wiemy, że młodych ludzi lepiej charakteryzują obszary odmienności niż obszary podobieństw. Jeśli tak, to i te szkoły muszą się zatem różnić. A taka ujednolicony model edukacji, który jest wpisany w podstawę programową, no zwyczajnie tego nie
nie umożliwi. Tak? W tych naszych dokumentach oświatowych jest po prostu wszystkiego za dużo, a w tej książce, o której rozmawiamy, jest też taki rozdział, gdzie ja analizuję nowy podręcznik szkolny i się okazuje, że autorzy podręczników, akademicy są jeszcze bardziej papiescy od papieża i tam jeszcze włączają cały szereg tekstów, pojęć i jeszcze bardziej ograniczają swobodę nauczycieli, a podmiotowo jednych i drugich jest wyłącznie podmiotowością deklarowaną, a niemożliwą do realizacji, jeżeli chcielibyśmy czytać dosłownie te zapisy dokumentów oświatowych, które mają ukierunkowywać działanie szkoły. Te wszystkie nowe zjawiska kulturowe, no to wszystko wymaga inspirowania i ciągłego odnawiania komunikacji, odnawiania myślenia i rozmowy, ale tu powrócę do pierwszego sformułowania, że no, musimy się nauczyć siebie nawzajem słuchać i wyprowadzać wnioski z tego, co różne dziedziny, różni gospodarze szkoły mogą nam, na co mogą nam zwrócić uwagę. Wystarczy chyba. Bardzo prosimy profesora Piotra Kołodzieja. Może być dłużej niż 5 minut. Nie, obawiajcie się, nie będzie dłużej niż 5 minut, od razu uspokajam. Chciałem tylko powiedzieć tak, bo kończąc poprzednią partię, powiedziałem, że jest jeszcze jedno wzruszenie. Więc o tym wzruszeniu chciałem jeszcze teraz powiedzieć i to jest przy okazji usprawiedliwienie, bo nigdy bym się nie ośmielił Państwu zabierać czasu mówieniem w ogóle na temat tego, co myślę o szkole, gdyby nie to, że pani profesor mnie wywołała do tablicy. Wywołała mnie do tablicy w taki sposób, że po prostu stałem się jakoś tam bohaterem tej książki w pewnym momencie. I to jakby stawia mnie w tej kłopotliwej takiej sytuacji właśnie, że teraz na ten temat coś bym chciał powiedzieć. Pan profesor Koc, który korespondował ze mną w sprawie tego spotkania, zadał mi tutaj lekcję pod tytułem Szkolne czytanie obrazów, czyli o pewnej zbieżności refleksji metodycznej. Bo z tym wzruszeniem jako człowieka, który jest w książce, wiąże się wzruszenie człowieka, który kiedyś pojechał do Wilna. I tu jest ta historia, się zaczyna właściwie w Wilnie. Pewnego dnia w 2019 roku spotkaliśmy się w miłej grupie krakowskich i poznańskich przyjaciół na pewnej konferencji, to się nazywało Tożsamość na styku kultur i tam pani profesor Kwiatkowska-Ratajczak, widziałem, że jest taka pobudzona, zawsze jest pobudzona, ale wtedy była pobudzona bardziej jeszcze. Coś miała jakąś bombę, miała bombę dla nas, czekaliśmy na tą bombę, na tę bombę. No i co było tą bombą? No tam właśnie była prezentacja tego całego cudownego projektu opisanego w tej książce, a poświęconego czytaniu obrazów. Miała dla nas wspaniałą prezentację, którą tutaj no w książce jest bardzo dużo reprodukcji z tego, w której to no podczas tego całego projektu uczniowie angażowali się w takie no, żywe obrazy, można by powiedzieć, taki rodzaj przetwarzania, interioryzacji sztuki, współpracy nie tylko między sobą oczywiście, ale z nauczycielami różnych przedmiotów, więc to był taki całościowy, bardzo interesujący projekt. Tam pani profesor pisze, że oprócz takich walorów poznawczych, to on miał taki wspaniały walor emocjonalny. I jeśli mogę tak powiedzieć, to jakby dobrze wiem, o czym pani profesor pisze, co to znaczy, kiedy się spotykają emocje i osobiste sprawy. No i pani profesor wtedy w Wilnie, bo może jeszcze jedno zdanie takie do powiedzenia, bo szkolne czytanie obrazów, w ogóle szkolne czytanie czegokolwiek właściwie, w moim rozumieniu właściwie wynika z pewnej definicji sztuki, którą się ciągle posługuje, bo sztukę definiuje się na różne sposoby, prawda? Jak mówię sztuka, mam na myśli sztukę słowa, sztukę obrazu, tego typu aktywność ludzką po prostu. W moim rozumieniu, i to jest cytat z Marią Janion, sztuka to jest forma rozumienia ludzi.
Jeżeli ja się w ogóle ośmielam kiedykolwiek przychodzić do moich uczniów, a tak jak pani profesor na początku powiedziała, no oczywiście pracuję na uniwersytecie, ale jednak, i to też było wspomniane, od 23, prawie 4 lat uczę w Szkole Języka Polskiego, więc nigdy bym się nie ośmielił do moich uczniów przyjść z czymś bezwartościowym albo z czymś takim, czego bym nie traktował jako właśnie formy rozumienia ludzi, znaczy ludzi w ogóle, ale też tych ludzi, którzy tam siedzą w klasie. No i kiedy się w ten sposób sztukę traktuje, to w sposób no, nieunikniony dochodzi do interakcji i wyzwalają się pewne emocje. No i teraz wracam do tego Wilna, prawda? I tutaj może pozwolę sobie udostępnić ekran, mam nadzieję, że to się uda. Chyba widać, tak? Jeśli mi się zdobyłem, tylko proszę potwierdził, Krzysiu, że to widać. Tak, widzimy. Tak, to jest, zacznę od takiego krótkiego cytatu z Kazirera, z eseju o człowieku, ponieważ gdyby ktoś mnie zapytał, po co w szkole się uczy, to bym właściwie odpowiedział tak, że w dziedzinie języka, religii, sztuki, nauki człowiek nie może dokonać niczego więcej, jak zbudować swój własny symboliczny świat, który pozwala mu rozumieć i interpretować, formułować i organizować, syntetyzować i uniwersalizować jego ludzkie doświadczenie. Zatem wszystko, co w szkole czytam i to wszystko, co w szkole robią bohaterowie książki Marii Kwiatkowskiej-Jatajczak, to są chyba właśnie takie próby formułowania, interpretowania, rozumienia swojego własnego ludzkiego doświadczenia. No i teraz wracam do tego Wilna. Pani profesor przyjeżdża z tą wielką bombą, pokazuje nam takie coś, prawda? I ja wtedy blednę, czerwienię się, pocę, wstaję, siadam. No bo co ja widzę, prawda? Widzę dziewczynę z perłą, oczywiście jakby to powiedzieć, odtworzoną przez uczniów, prawda, czy konkretną osobę, która po prostu opowiada o swoim doświadczeniu z tym obrazem. Prawda? I to jest plakat, który informował o tej wystawie. Tytuł był Inspiracje. I wtedy ja, pani profesor, pokazuję takie coś. To jest moja uczennica. Prawda? I teraz to jest uczennica z mojej klasy, no, poprzednich maturzystów, można tak powiedzieć. Tuż przed przyjazdem, czy powiedzmy nie tak długo przed przyjazdem, kilka miesięcy do Wilna, właśnie coś takiego wydarzało się w mojej klasie, w klasie, że po prostu uczniowie postanowili przepracować, jakoś przeczytać, przemówić na różne sposoby problemy związane z tym obrazem, ale też z różnymi obrazami innymi mojego ulubionego malarza, czyli Vermeera. I pokazujemy sobie z panią profesor te obrazy i przeżywamy jakiś taki rodzaj, bo tutaj w pytaniu, czy w tytule mojego krótkiego wystąpienia zapewniam, jest o pewnej zbieżności, prawda? Więc to była taka zbieżność, trzeba było do Wilna jechać, żeby się spotkać z Vermeerem pod pachą, prawda? To jest jakiś w ogóle jakiś ewenement, prawda? I teraz dwa słowa powiem o tym, co tu się działo, prawda? Uczniowie z mojej klasy, którzy postanowili zrobić mi taki mały prezent, ponieważ ja mam wszędzie Vermeera, na telefonie, na tapecie, w komputerze. Każda lekcja, jak zaczynam, wyskakuje dziewczyna z perłą. Więc oni postanowili zrobić mi taki prezent, a rozmawialiśmy dużo o dziewczynie z perłą, ponieważ film oglądaliśmy, czytaliśmy tekst Zagajewskiego, czytaliśmy tę książkę, na podstawie której powstał film. Więc byliśmy, to była dla nas bardzo ważna rzecz, ten obraz przede wszystkim, prawda? I oni, 25 osób w klasie zrobiło mi taki prezent właśnie, że rodzaj takiego albumu, gdzie było 25 fotografii tych dziewczyn męskich i damskich z perłą, prawda? I potem z tego powstało takie unikatowe tablo, gdzie mamy 25 osób. I zaczęła się wtedy magia, prawda? Bo natychmiast przyszło nam skojarzenie z Andy Warholem. Mamy tutaj ten dyptyk Marilyn Monroe żywa, to jest ta po lewej, prawda, i Marilyn Monroe martwa. I te 25 twarzy po prawej stronie, to jest akurat tyle, ile jest w tych uczniów dziewczyn z perłą, prawda? I kolejny krok, kolejny pomysł był taki, ponieważ, jak wiemy, Warhol przetwarzał te twarze na różne sposoby, więc padł pomysł, że my też to przetworzymy. To znaczy, zaczęliśmy nad tym pracować. Każda z tych postaci może być, jest jakby przechodzi przez Warhola, czyli spotykają się w jednej klasie, spotykają się
Vermeer, spotyka się Andy Warhol, spotyka się Zagajewski, prawda, Peter Weir, reżyser tego filmu, Scarlett Johansson, jedna z moich ulubionych aktorek i tak dalej, i tak dalej. Wiele, wiele osób, jak to pisał Schulz, wszyscy pod stołem trzymamy się za ręce. I teraz z tego projektu powstaje takie tablo, prawda? I już, a ja w tym czasie finalizuję pewne moje działania, że tak powiem, bardzo osobiste i tu znowu wracam do tych emocji, prawda? I już coś mi się dzieje, prawda? Bo jesteśmy na takim jakimś bliskim kontakcie. Postanowiłem wykorzystać to doświadczenie uczniowskie do tego, żeby w ten sposób, jak to można powiedzieć, przyozdobić książkę, o której mówię z pewnym zażenowaniem i w ogóle cały tytuł tej książce nadać 25 twarzy dziewczyny z perłą. I teraz co? Otwieram książkę Marysi Kwiatkowskiej-Ratajczak i na którejś tam stronie patrzę, a tam okładka mojej książki. I stąd ta właśnie taka konfuzja i stąd to moje w ogóle największe wzruszenie, że ci moi konkretni uczniowie z konkretnej klasy, konkretne 25 osób, ich jest akurat 25 osób, że te 25 osób, to był taki moment, wiecie, to się wszystko działo już w okolicach matury, przed samą maturą, czyli w takim momencie przejścia. A ja wtedy na uczelni też mam przejście, ponieważ piszę najważniejszą rzecz mojego życia, za którą próbuję dostać jakiś tam stopień, prawda? I postanowiłem podjąć pewne ryzyko, ponieważ bardzo mało widziałem książek habilitacyjnych zatytułowanych 25 twarzy czegoś tam z czymś, prawda? Procesy, muszą się jakieś takie ważniejsze słowa mądreć tam 25 twarzy dziewczyny z perłą, ale stwierdziłem, że to, ten typ doświadczenia, który się wydarzył z tymi uczniami, to ich przejście w dorosłość, w dojrzałość, to moje przejście takie w prywatnym moim życiu, to wszystko spowodowało, że to się gdzieś wszystko spotkało. I z tą książką pod pachą, którą chciałem właśnie Marysi ofiarować, przyjeżdżam do tego Wilna, prawda? A Marysia do mnie atakuje ze swoją dziewczyną z perłą. Każdy ma swoją dziewczynę z perłą, jak się okazuje. Ale to też pokazuje, że my możemy się na różnych poziomach spotykać. Więc jakby dlatego to moje wzruszenie jest tak wielkie, ponieważ w książce pani profesor pojawiają się twarze moich konkretnych uczniów. I to jest właściwie coś, co jest dla mnie najbardziej wzruszające, że i też, bo przecież ci uczniowie, którzy na tej okładce się pojawili, oni teraz, dlaczego oni teraz znowu się pojawili, prawda? Te twarze, one weszły do takiego obiegu, właśnie na przykład takiego, jak teraz siedzimy, prawda? I to jest coś, co właściwie chciałem im dać. I teraz pani profesor, włączając to coś do swojej książki, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny i właśnie tym bardziej wzruszony, ten przekaz idzie w świat. I ci moi uczniowie znowu dzisiaj, 23 kwietnia, ni stąd, ni zowąd, w środku pandemii, znowu stają się tematem rozmowy. I widzimy, że nie tylko my tam w klasie trzymamy się za ręce, ale my jako pracownicy uczelni, jako ludzi, my wszyscy pod stołem trzymamy się za ręce, bo sztuka to jest forma rozumienia ludzi. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeśli przedłużyłem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i prosimy autorkę o odniesienie się do tego komentarza. Ja tylko mogę potwierdzić, że istotnie spotkaliśmy się w Wilnie i tam odkryliśmy te zbieżności. Bardzo było to radosne i dobre spotkanie, ale tych spotkań pewnie jest, Piotrze, jeszcze więcej, bo ten Andy Warhol się też pojawia w tej książce o uczniach poznańskich, tak? Tam jest połączony z takim świetnym wierszem Krynickiego i z tym, kiedy uczeń analizuje swój portret jako Andy'ego Warhola i zestawia z wierszem Krynickiego, pisze o minimalizmie w malarstwie i w literaturze. Ci uczniowie są dorośli, wypuszczeni w świat i to jest, myślę, że w edukacji niezwykle piękne, ale tu też mogę się odnieść do tego, o czym pisała profesor Bożena Chrząstowska, wspominana
tutaj. Ona mówiła, że jeżeli uczniowie przygotowują takie nietypowe działania, nietypowe wypowiedzi, jeżeli potrafią je samodzielnie problematyzować, to znaczy, że ci uczniowie osiągają taką postawę twórczą, a sukcesem nauczyciela jest to, że staje się zbędny. I to wydaje mi się też dosyć tutaj ważne, a w tym, o czym mówimy, i obraz, i podmiotowość, i kreatywność, i samokształcenie, wszystkie te teoretyczne pojęcia pewnie znalazłyby swoją dokumentację. Połączenie z literaturą też, bo tu był Schulz wspominany, ale przecież i można przypomnieć Andrzeja Kijowskiego. On pisał bardzo podobnie, że to sztuka otwiera myślenie ludzi na tajemnice człowieka. Sztuka, literatura i to, że potrafimy tą sztuką zainteresować uczniów tak, jak potrafili zrobić to nauczyciele właśnie sztuki, przedsiębiorczości, języka polskiego, bo ten projekt był, o którym Piotr mówił, był autorstwa, czy pilotowany, czy inspirowany przez nauczycieli przecież bardzo różnych przedmiotów. Także wydaje mi się, że te wzruszenia i te podziękowania należą się twórcom tych projektów i ich współtwórcom. Bardzo dziękuję, Piotrze. Bardzo dziękuję. I na koniec chcielibyśmy, żeby autorka też się odniosła, pani profesor, do pytań, które były przysłane mailowo wcześniej. Jesteśmy tu też winni tym, którzy oglądają naszą transmisję i byli nią zainteresowani. I to myślę będzie ostatni taki głos i będziemy zmierzać do końca naszego spotkania. Bardzo proszę. Pan Tomasz Fijałkowski przysłał pytanie dotyczące relacji między metodami aktywizującymi i pisał, że te metody aktywizujące mogą zaciemniać obraz, który powinien być od samego początku pracy z tekstem w szkole średniej wyczyszczony z jakichś rozpraszających pomysłów. Pytał, czy tak być może i sugerował, że może szkolna polonistyka zrehabilituje metodę podawczą, wzbogacając ją o dialog z uczniem. No, kiedy myślałam, jak miałabym odpowiedzieć na takie pytanie, to przypomniał mi się stary artykuł pana doktora Stanisława Bortnowskiego. Nieżyjący już Staszek Bortnowski opisywał pracę dwojga nauczycieli, dwóch osób pracujących w liceum w niewielkich miastach. Jedna z tych osób była zwolenniczką takiego modelu tradycyjnego uczenia, modelu bardzo erudycyjnego. Bortnowski pisał, że właściwie prawie że apodyktycznego. Pisał o tym, że na tych lekcjach panuje dyscyplina, porządek, precyzja, taka notatkowa cisza i ten nauczyciel osiągał znakomite efekty. I opisywał drugą osobę, taką, u której na lekcjach był nieustanny rozgardiarz, żywiołowość, otwartość, stała aktywizacja myślenia i działania. Ta osoba ciągle poszukiwała różnych sposobów na swoje lekcje i też uzyskiwała znakomite efekty. I kończył to takim stwierdzeniem, że szkolna polonistyka czerpie soki z osobowości uczącego i że wartością nadrzędną jest taki system pracy, który jest szkołą metodyczną, który się staje szkołą metodyczną. Tak jak każdy z nas ma inną osobowość i Bortnowski mówi, od ciebie zależy to, jak będziesz pracował. Też decyzja, myślę, należy do nauczyciela i zależy od jego rozpoznania klasy. Każda metoda jest skuteczna osobowościowo i sytuacyjnie. Nie ma metod
znakomitych i metod zupełnie niedobrych. Warunkiem jest też efektywności chyba polimetodyzm. Myślę, że trzeba być elastycznym i dostosowywać sposób pracy do potrzeb. Jeżeli w klasie jest, nie wiem, w klasie są uczniowie o niskiej motywacji, o małej kompetencji, no to tutaj taki styl liberalny, który się sprawdzał w grupie przeze mnie opisywanej, pewnie mógłby niekoniecznie przynieść te efekty, które w książce się ujawniły. Także ważniejsze chyba od tego, od strategii jest to, czego się mają uczniowie, czego się uczą uczniowie, ale to te treści nauczania zależą i od właściwości ucznia, i od materiału, i od tych osiągnięć, które my chcemy razem z uczniem uzyskać. Także mnie się wydaje, że po prostu nie warto się trzymać sztywnych reguł, kolejnych kroków, sztywnych zasad i że trzeba być elastycznym i dostosowywać ten sposób pracy do potrzeb i do sytuacji. Tak bym odpowiedziała panu Tomaszowi. I pojawiło się jeszcze jedno pytanie i pozwolę je tutaj przeczytać. Pojawiło się pytanie, na ile miarodajne są badania przeprowadzone w elitarnym poznańskim liceum? Już częściowo była o tym mowa, ale myślę, że warto na to pytanie odpowiedzieć. Przeprowadzone tam obserwacje można ekstrapolować na szkoły mniej elitarne, gromadzące uczniów słabszych. Ja bym tej książki nie określiła, że to są badania prowadzone w elitarnym liceum. Tam są przykłady konkretnych projektów, przykłady prac i efekty tychże projektów. Ja nie wiem wszystkiego, bo nie mogę wszystkiego wiedzieć. W książce, o której wspominał pan profesor Wróblewski, w archipelagu nie tylko dobrych myśli, jest taki cytat z Ericha Kestnera, że jak nauczyciel mówi, że wszystko wie, to mu nie trzeba wierzyć. Tak? Więc ja też tak bym o tej sytuacji pomyślała. Ale odwołam się do swojego dawnego doświadczenia, do którego sięgam do tej pory, kiedy sama jako nauczycielka czytałam z moimi uczniami, to było naprawdę dawno temu, książkę Wiktora Woroszyńskiego, Cyryl, gdzie jesteś? To jest znakomity tekst literacki, gdzie się dzieją różne akcje w tym samym czasie, w różnych miejscach i jest metatekst. To jest taki Ulises dla dzieci, tak bym to powiedziała. I moi uczniowie byli na tyle zachwyceni tą książką, że chcieli pisać takie książki, tak jak pan Woroszylski, i pisali te swoje dziecięce książeczki właśnie w taki sposób. Ja je do dzisiaj pokazuję studentom na zajęciach jako materiały archiwalne, ale wtedy byłam początkującą również nauczycielką akademicką. Pojechałam z wykładem do jakiejś biblioteki i tam też było takie właśnie pytanie, a jak co, bo to znowuż jakaś elitarna szkoła. To nie była elitarna szkoła, elitarne były prace tych dzieci zafrapowanych książką Woroszylskiego, a szkoła była zwykłą, normalną szkołą osiedlową z bardzo różnych środowisk te dzieciaki pochodziły. Więc ja myślę, że warto
uwierzyć, że dziecko czy młody człowiek naprawdę potrafi być kreatywny i twórczy. Natomiast nie nazwałabym tej książki jako takiej pracy, która pokazuje, jak jest w szkole. Nie, ona tego nie pokazuje. Ona pokazuje tylko konkretne przykłady i gdzieś w przypisie proponuje, żeby takie przykłady znaleźć w innych szkołach i poprzez ten konkret mówić o edukacji, pokazywać też, co się nie udaje, gdzie jest kłopot, z czym sobie nie radzimy. Ale wydaje mi się, że takie myślenie konkretem i przykładem no, pozwala budować tę szkołę z własnego myślenia metodycznego. I każdy z nas musi tę swoją szkołę na swój własny użytek stworzyć. Bardzo dziękując Państwu za wszystkie wzruszenia i parafrazując profesora Piotra Kołodzieja, powiedziałabym, że od dziś tak jak każdy ma swoją dziewczynę z perłą, tak każdy ma swoje docenić szkołę, co było słychać w wypowiedziach poszczególnych osób, we wzruszeniach, w podziękowaniach, we wszelkich komentarzach i pytaniach. Bardzo dziękuję też autorce za niezwykle cierpliwe odpowiedzi na wszystkie pytania, kwestie, także kłopotliwe czy wynikające z innego punktu widzenia. I na koniec, bo chyba już zmierzamy do końca tego spotkania, chciałabym oddać głos gospodyni, czyli pani profesor Elżbiecie Winieckiej, która świadomie zrezygnowała w pewnym momencie ze swojego głosu, więc sądzę, że jako gospodyni spotkania, tak jak pięknie je zaczęła, będzie je chciała także domknąć, zakończyć. Bardzo dziękuję. Ja się tak zasłuchałam w te Państwa wypowiedzi, że nie mam śmiałości teraz zabrać głosu. Tak, rzeczywiście świadomie zrezygnowałam z takiego odnoszenia się do tego, co tutaj zostało powiedziane, bo po prostu ja nie jestem specjalistką, jestem tylko i wyłącznie literaturoznawczynią, ale jednak pozwolę sobie jeszcze, zanim zamknę nasze spotkanie, odnieść się do tego ogniwa procesu edukacyjnego, które dotyczy mnie i moich doświadczeń. Myślę tutaj o studentach, bo rzeczywiście do mnie wielokrotnie z wielką siłą docierało takie poczucie, a dzisiaj utwierdziłam się w nim w sposób już chyba nieodwracalny, że studenci, którzy do nas docierają, przychodzą także z różnymi doświadczeniami, jeśli chodzi o edukację polonistyczną. Oni często o tym właśnie opowiadają. Studenci, którzy mieli wcześniej lekcje z takimi nauczycielami, którzy mieli w sobie pasję, przychodzili z takim kapitałem nie tylko kulturowym, ale takim emocjonalnym, który potem owocował w trakcie ich edukacji studenckiej. Ale byli też tacy studenci trochę zniechęceni, opowiadający o nauczycielach, którzy realizowali podstawę programową. I trochę można powiedzieć, że mimo tego ci młodzi ludzie postanowili podjąć to wyzwanie i zostać nauczycielami. I ja sobie uświadomiłam teraz właśnie, że także i naszą rolą jako wykładowców uniwersyteckich jest rozpalać w nich tę iskierkę, podtrzymywać ją, bo jeżeli my rozmawiamy o nauczycielach i o tym, co oni mogą, co powinni albo czego nie potrafią, to przecież to my, jako wykładowcy akademicy, przygotowujemy tych przyszłych nauczycieli. I tak sobie pomyślałam, że oczywiście metodyka, wszystkie te bardzo mądre i zbudowane na dorobku mistrzów lekcje, które przekazują naszym studentom specjaliści, każdy z nas jako wykładowca akademicki może wesprzeć, staram się to robić, mam nadzieję, że skutecznie, taką lekcją uniwersalną, że zawsze i ponadczasowo liczy się jakaś taka odwaga, samodzielność myślenia, pasja w tym, co się robi, także empatia,
która pozwoli w różnych sytuacjach takich szkolnych, uczelnianych właśnie zrozumieć potrzeby młodego człowieka i wesprzeć go. No i właśnie, i też taka umiejętność i siła, żeby umieć wyważyć pomiędzy tymi idealistycznymi często marzeniami młodych nauczycieli, no i tymi wymaganiami odgórnymi, z którymi prędzej czy później każdy nauczyciel no zderza się trochę jak ze ścianą. I to jest takie wyzwanie dla nas wszystkich, jako dla nauczycieli akademickich. I tak sobie myślę, że jeżeli udałoby się nam wspierać naszych studentów właśnie w budowaniu w sobie takiej wewnętrznej siły i niezależności, to właściwie każdy z nas dokłada tę swoją cegiełkę, to tak a propos tego tła profesora Piotra Kołodzieja, dokładać taką cegiełkę, żeby rzeczywiście tę edukację humanistyczną w polskiej szkole powolutku, krok po kroku budować na miarę, nie wiem, potrzeb młodych ludzi, na miarę wyzwań XXI wieku. Przepraszam za ten monolog na koniec, ale naprawdę jestem też wzruszona i niezmiernie zbudowana. Zatem już teraz rzeczywiście myślę, że jest ten moment, kiedy gorąco wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję gościom obecnym tutaj w czasie naszej dyskusji. Dziękuję pani profesor, naszej mistrzyni, bo zgadzam się z panią profesor Agnieszką Rypel. Tak, tak, tak. Mamy nową mistrzynię i bardzo gorąco i serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy towarzyszyli nam w tym spotkaniu, którzy obserwowali i słuchali nas na YouTubie, którzy zadawali pytania, komentowali nasze spotkanie. I życzę wszystkim Państwu, i nauczycielom, i uczniom, żeby Państwo mieli w sobie tę siłę i ten optymizm, który nie opuszcza, jak widać, obecnych tutaj w czasie spotkania, bo myślę, że ta wewnętrzna pasja i ta wiara w to, że da się coś zmienić, to jest jakby klucz do sukcesu. Bardzo, bardzo gorąco Państwu dziękuję i już nie przedłużam. Myślę, że to jest ten moment, żeby powiedzieć wszystkim do widzenia i wyrazić wdzięczność, którą chyba wszyscy po prostu w tej chwili czujemy za to, co się tutaj wydarzyło. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu i jeszcze tylko pół zdania powiem, że pani profesor Elżbieta Winiecka przedstawiała się jako literaturoznawczyni, mówiła, że ona się nie do końca zna na szkole, a inspiratorką tego spotkania dzisiejszego była właśnie pani dyrektor Elżbieta Winiecka, więc w imieniu dydaktyków chyba i własnym bardzo serdecznie dziękujemy, że doceniła szkołę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i do widzenia. W lepszych czasach. Również dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Bardzo było mi miło z Państwem się spotkać, choć w taki sposób. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia, miłego weekendu. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję.